Zaczynamy debatę pod tytułem Kobiety, kapitalizm i polityka. Uczestniczkami rozmowy będą panie Natalia Piotrowczyk-Cieślak, pisarka, wokalistka, laureatka paszportu polityki. Pani Katarzyna Jagiełło z Greenpeace Polska, Natalia Legoń z partii Razem, pani Agata Nosal-Konowicz z Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej i Maria Świetlik z inicjatywy Stop TTIP-EZ. A ja się nazywam Jan Niczycki i będę w czasie tej rozmowy robił za parę minut. Myślę, że temat naszego spotkania jest bardzo wielowątkowy, ale to też najbardziej gorąca sprawa w ostatnich politycznych sezonach. Mamy wszyscy i wszystkie z tyłu głowy doświadczenia czarnego protestu, strajku kobiet, takiego wzrostu aktywności także ulicznej, który rozlał się na całą Polskę. I pierwsze pytanie, od którego chciałbym wyjść, to właśnie pytanie do wszystkich pań o wrażenia. Czy mamy moment takiego feministycznego zwrotu w polskiej polityce? Czy coś się zmieniło? Zakładam, że na lepsze. To znaczy tak, oczywiście czarny protest wywołał tutaj wielką mobilizację kobiet w całej Polsce. Nie tylko w dużych miastach, co było bardzo takie motywujące i budujące, że to nie dotyczyło tylko kobiet, które mieszkają w wielkich miastach. Były protesty też w najmniejszych miastach, bo kilka kobiet zbierało się i protestowało. W Krakowie obserwujemy to, że z tego środowiska, które takiego poza tradycyjnie aktywistycznym w Krakowie, kilka kobiet faktycznie zaczęło działać. Znaczy, to był moment, w którym one postanowiły myśleć o prawach kobiet w taki bardziej kompleksowy sposób. Niemniej jednak wciąż jakby mało, nie? Że ta mobilizacja była wielka, ale wciąż kobiety jeszcze nie zdają sobie sprawy z tego, albo nie potrafią tego sformułować, że czarny protest był, czy jest walką o jedną ze spraw, która dotyczy kwestii kobiecych, czy reprezentacji kobiet w życiu publicznym, ale tych spraw jest cała masa, cała lista, bardzo długa i mi się marzy taki świat, w którym ta wielka mobilizacja przy czarnym proteście przełoży się również na to, że kobiety zaczną myśleć systemowo o naszych prawach i naszych sprawach. I to jest taka moja refleksja, dosyć gorzka po czarnym proteście, bo jeszcze nie widzę takiej wielkiej mobilizacji, która by w środowiskach kobiecych, czy wśród kobiet po prostu nastąpiła. Na pewno jest tak, że to był rok ważny dla przełamywania problemu polskiej polityki, który polega na tym, że ludzie się nie angażują w politykę. I akurat zaangażowały się głównie kobiety i to jest oczywiście fantastyczne. I wiem z własnego doświadczenia, że w ogóle sam fakt uczestniczenia w jakimś masowym ruchu, nawet takie jedno czy dwukrotne przeżycie bycia wewnątrz dużej masowej manifestacji, przejścia ulicami miasta, właśnie nie tak jak w typowo kobiecy sposób, czyli z krajem chodnika, żeby broń Boże nie narazić się, nie stanąć na drodze siedmiu innym osobom, które korzystają z tego samego pasa ruchu, tylko przejść właśnie główną aleją, stanięcie na środku placu, tak? Zobaczenie na podium innych dziewuch, kobiet. No, to jest bardzo ważne i z tego się rodzą później ruchy, ale oczywiście jakby nie należy mieć zbyt dużych oczekiwań wobec tego doświadczenia. To nie jest tak, że masowy proces przeciwko jednej sprawie przerodzi się sam z siebie w dużą organizację. Znaczy, tym trochę jest, to są te dwa różne rodzaje uczestniczenia w polityce. To, jakim jest aktywizm i to, jakim jest organizowanie. Nie wiem, czy jest jakiś taki
adekwatne polskie tłumaczenie, ale to są po prostu dwie różne rzeczy. One mogą się łączyć, mogą wspólnie zaczynać, w jakichś momentach współpracują, ale nie jest tak, że aktywizm automatycznie w organizowanie się przełącza. Ja w swojej kampanii, która gdzieś tam równolegle się rozwijała właśnie z tymi ruchami protestów kobiecych, na przykład nie widzę żadnej zmiany, chociażby dlatego, że w ogóle tematy, którymi ja się zajmuję, są w dużym stopniu zdominowane przez kobiety. To znaczy zarówno kwestie polityk handlowych w takim ruchu europejskim, czy właściwie globalnym. To jest ruch, w którym jest bardzo dużo kobiet i większość liderek, jeśli w ogóle są, można nazwać liderki, to są to kobiety. A druga rzecz to są ruchy rolnicze. Tam też jest bardzo dużo kobiet. One nie są eksponowane w tych takich organizacjach, które mają dłuższą historię, ale one tworzą moc organizacji. Są bardzo aktywne i to też się nie zmieniło. Natomiast oczywiście to, o czym mówiła Natalia, no nie ma tak jakiego przejścia. To znaczy jeden ruch nie zasilił drugiego, chociaż oczywiście to wszyscy byśmy tego chcieli, bo te wszystkie ruchy są nadal za małe. Wielkim wyzwaniem byłoby przeniesienie tej energii włączenia się kobiet, na przykład ruch klimatyczny, tak jak widzę w wielu krajach, właśnie kobiety, zwłaszcza kobiety takie w wieku średnim i starszym, mają niezwykłą rolę do odegrania. No i to też trochę pytanie właśnie, jakie kobiety w tym czarnym proteście wzięły udział? To na pewno jest tak, to jest prawda, że to nie było takie waszocentryczne wydarzenie, no ale pytanie, czy ono było rzeczywiście ponadklasowe, czy przełamywało bariery wiekowe. Nie mam takiej wiedzy, mam tutaj dosyć wybiórczy ogląd, wydaje mi się, że nie, że to inne ruchy te rzeczy dokonują, to jest mały stopniu na razie. Właśnie, bo ciągnąc tą myśl o tym, czy ten ruch był ponadklasowy, no właśnie chodzi o to, że nie był, że nie był w tym sensie, że tam, znaczy odwrotnie, że tam były dwa różne światy, albo nawet trzy zupełnie różne światy i dlatego z tego nie mógł powstać większy ruch. To po prostu była reakcja na to, co robił rząd. No to była propozycja, żebyśmy się w ogóle cywilizacyjnie cofnęli w ogóle nie wiadomo ile wstecz. No i okazało się, że społeczeństwo czegoś takiego nie zaakceptuje. No ta reforma, prawda, ustawy i tak już antyaborcyjnej, no była wyjątkowo drastyczna, okrutna i to tutaj rzeczywiście dotknęło wszystkie kobiety, także pod względem na jakiejś wrażliwości i też takiego, no poczuły się potraktowane bardzo przedmiotowo, a nie podmiotowo i w związku z tym rzeczywiście udało się coś zrobić. Natomiast ja jestem uczestniczką takiego ruchu, w którym uczestniczą kobiety no, z tego takiego właśnie gorszego świata, z tego świata, który jest kompletnie niedostrzegany. Na przykład jak zobaczymy debatę medialną, to właściwie grupa niezamożnych pracowników i świat tej grupy społecznej w takim przekazie medialnym nie istnieje. Też jeśli chodzi o ruch feministyczny czy ruch kobiecy, to jest bardzo duże pęknięcie, ponieważ kompletnie nie ma żadnej komunikacji pomiędzy takimi postaciami jak pani Środa, prawda, czy tym bardziej pani Henryka Bochniarz, a tymi kobietami, które na co dzień muszą po prostu walczyć o swój byt z tego powodu, no, że są w bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy i potem to się przekłada właśnie na niemożność kompletną zaspokojenia jakichś takich podstawowych potrzeb socjalnych. Właściwie gwałcone są ich prawa człowieka, bo zaspokojenie takich podstawowych potrzeb socjalnych, no to są po prostu prawa człowieka. Z drugiej strony państwo, no wiadomo, jest państwem przedsiębiorców i właścicieli, więc one no, muszą się jakoś zrzeszać, muszą coś robić, dlatego że państwo właścicieli i państwo przedsiębiorców też w żaden sposób nie dba o interes pracownika. Są kompletnie osamotnione, bez przerwy muszą pracować w jakichś takich śmieciowych pracach za śmieciowe płace.
doświadczając notorycznie jakiegoś takiego ekonomicznego stanu zagrożenia. Nawet jeżeli to nie jest ubóstwo, to to jest taki stan ciągłego zagrożenia. Za swoją ciężką pracę otrzymują po prostu bardzo niskie wynagrodzenia, a do tego jeszcze są bardzo źle w tej pracy traktowane. I jakby no, ten ich świat nigdzie w mediach nie występuje, a nawet jeżeli kobiety, które są zaangażowane w te ruchy różne feministyczne i inne, no, mówią o tych sprawach, to jednak czuje się, że często w ogóle nie mają z tym środowiskiem kontaktu, że w ogóle tak naprawdę nie bardzo mogą poczuć i wyobrazić sobie, jak to życie wygląda, ponieważ no, to są jakieś takie teoretyczne konstrukty bardzo często, prawda? No i gdzieś tam taki już naprawdę bardzo trudny do pokonania próg pojawił się na etapie 500+. I myślę, że to właśnie bardzo izoluje od siebie te środowiska. Ja byłam na takiej konferencji w Gdańsku o 500+. Tam bardzo się poczułam najpierw dobrze, bo okazało się, że te kobiety, które przyszły na widownię, to rzeczywiście są osoby, które mają taki kontakt z codziennym życiem i naprawdę był bardzo, bardzo fajny jakiś taki kontakt i zrozumienie. W którymś momencie jednak miał być taki panel, w którym miała wziąć udział kobieta z Nowoczesnej, czyli taka osoba, która stała się, nie wiedzieć czemu, właśnie twarzą jakby takich kobiecych roszczeń, że alimenty to nie prezenty. Okazało się, że ona ma tak naprawdę bardzo taki liberalny światopogląd gospodarczy i właściwie prezentowała w stosunku do tych mniej zamożnych kobiet taką postawę jakiejś nauczycielki, która powinna, prawda, tutaj no, zatroszczyć się o to, co one niemądre, prawda, w życiu sobie zrobią, ile krzywd z tego powodu, że dostają jakieś tam 500 zł na dziecko, podczas kiedy te pieniądze tak naprawdę no, ratują ich, tych kobiet, które no, dostają na to jedno, pierwsze dziecko, bo przede wszystkim ja takich kobiet najwięcej znam, no to w ogóle ratują całą sytuację, no, wyciągają z nieprawdopodobnych opresji, dają możliwość na przykład zapłacenia rachunku za prąd po zimie w mieszkaniu, które jest ogrzewane właśnie energią elektryczną, prawda? Czyli nie ma takich sytuacji, bo wcześniej na przykład to ja się spotkałam z takimi sytuacjami, że dzieci trzeba było oddać do babci w zimie, ponieważ już nie można było ogrzewać lokalu. No, po prostu jakieś takie nieprawdopodobne rzeczy. No i w momencie, w którym ruch feministyczny na przykład reprezentuje Henryka Bochniarz, no to po prostu okazuje się, że nawet właściwie trudno jest powiedzieć kobietom, które walczą o swoje prawa socjalne, że te ich prawa reprodukcyjne i te inne do bycia obecną w przestrzeni publicznej są ważne i że powinny się w ten ruch feministyczny włączyć, ponieważ tam jest po prostu bardzo taka duża ściana i kompletne niezrozumienie. Ja chciałam też uzupełnić, co powiedziała pani Agata. Też jestem dość sceptycznie nastawiona do, jakby do nadawania wagi czarnemu protestowi i temu ruchowi parasolkowemu, który też bardzo prędko stał się czymś wykorzystywanym rynkowo. Ja zobaczyłam kampanię jednego z największych ogólnopolskich dzienników przy wykorzystaniu tej symboliki tego protestu. Natomiast sama, to nie było tak, że był to ruch oddolny, który miał coś zmienić, to było po prostu reagowanie i oczywiście bardzo adekwatne w sytuacji, w której rzeczywiście te podstawowe nasze prawa są zagrożone i gdzieś tam dehumanizacja kobiet postępuje w taki, a nie inny sposób. Z podobną sytuacją mamy do czynienia na całym świecie, gdzie do głosu dochodzą takie ruchy konserwatywne, neokonserwatywne i no, mamy do czynienia z reakcją 2.0, ja to też tak nazywam. To, z czym mieliśmy do czynienia w Stanach Zjednoczonych w latach 80., w Polsce tego nie było. Teraz jest jakby znów
przepychany po w miarę względnych liberalno, w takim liberalnym dyskursie mówienia też o prawach kobiet ostatnich poprzedniego rządu, poprzedniej opcji politycznej. Natomiast było to reagowanie i też się spytam ze środowiskami najróżniejszymi, również małomiasteczkowymi, takimi typowymi. Poza jakąś taką sferą symboliczną, że rzeczywiście na przykład jadąc kolejką podmiejską, gdzie ludzie dojeżdżają do Warszawy, do pracy, w dniu żadnego protestu mogłoby zobaczyć wiele kobiet ubranych na czarno, mieliby się porozumiewawcze spojrzenie, ale poza to spojrzenie jakby to, ta rozmowa nie wyszła. Cały czas, jeżeli chodzi o takie działalności oddolne, z którymi się stykam, jestem animatorem społecznym również i działam z takimi miejscami, które się nazywają kluby mam. To jest ciekawa bardzo rzecz. Tam przychodzą młode matki, które ja gdzieś tam po części również uważam za pewnego rodzaju grupę wykluczoną społecznie, na takim też symbolicznym poziomie. Takie trochę niewidzialne związki w przestrzeni miejskiej i małomiejskiej również. Osoby, które są aktywnymi animatorami społeczności lokalnych, to w przeważającej części są kobiety ciągle. I to są takie osoby, które gdzieś tam na takim elementarnym poziomie one realizują jakąś taką zupełnie nową jakość w polityce, ponieważ jest to wtrącanie się, jest to aktywne wchodzenie w dialog na przykład z samorządem, z urzędnikami. Taka polityka, o której nie czytamy w dużym dzienniku, tylko taka polityka na poziomie lokalnym, która mówi na przykład władze samorządowej, słuchaj, uwzględnij nasze potrzeby, bo jesteśmy tutaj i chcemy, żebyście nas wysłuchali. I spotykam się z takimi kobietami, są to osoby, które poświęcają swój wolny czas na taką działalność. Widzę, że to jest w miarę jak w ogóle ta idea ruchów miejskich w całej Polsce jakoś tam się rozprzestrzenia, to również w mniejszych ośrodkach widzę, że takie działaczki, one się ośmielają, one rzeczywiście zaczynają wchodzić w ten dialog. Natomiast jeżeli chodzi o taki symboliczny status czarnego protestu, no on oczywiście jest istotny, jest jakimś zdarzeniem dyskusji, ale cały czas jest to reagowanie moim zdaniem, a nie jest to taka zmiana od tego odkurzenia, od kręgosłupa. A ja słuchając tego, co mówicie, pomyślałam sobie, że bardzo się cieszę, że wyszło się na ulicę i że bardzo się cieszę, że ten czarny protest zaistniał. Bardzo się cieszę o tym, że z tego, że spotykamy się wiele miesięcy po tym wydarzeniu i o nim rozmawiamy. I gdy obserwuję ruchy oporu, które się pojawiają od kilkunastu lat, dość często w ostatnich czasach najgorętsze ruchy oporu i najgorętsze protesty organizują się właśnie wobec zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego. Głównie może nie w Europie, ale jeśli chodzi o globalne południe, Ameryka Południowa, zresztą jeśli spróbowałam znaleźć statystyki kobiet, które giną zamordowane za to, że odważają się reprezentować swoje społeczności w takich najbardziej dramatycznych przejawach walki o prawa ludzkie wobec żadnych korporacji. To nie mam takich twardych danych, ale przynajmniej do prasy przedostają się ofiary kobiece. W każdym razie te ruchy, czy Occupy, czy jakieś inne oblicza protestu obywatelskiego, faktycznie polegają w momencie formułowania postulatów. To jest trudne, kiedy reagujemy wobec opresji, wymóg chwili jest w stanie zniwelować różnice, zniwelować postawy, zniwelować kodeks moralny i zorganizować wobec protestu. W momencie, kiedy trzeba się już zabrać za tę organiczną pracę, te różnice wychodzą na wierzch. Oceniam nasze społeczeństwo jako takie, które nie jest na poziomie mistrzowskim, jeśli chodzi o szukanie kompromisu i koncentrowanie się na rozwiązaniach. Praktyka wskazuje, przynajmniej w moim doświadczeniu, że bardzo łatwo w wielu przypadkach koncentrować się na drugorzędnych różnicach. I to jest problem. To jest jednak, mam wrażenie, problem głównie naszego ogródka. Nie chcę teraz analizować przyczyn tego stanu. Taka moja subiektywna diagnoza.
W każdym razie, ja reprezentuję organizację, która działa w bardzo wielu krajach, zajmując się ochroną środowiska. Dlatego też bardzo się cieszę, że jestem tutaj, bo też to jest taki dowód dla mnie, że zrozumienie, że ochrona środowiska ma aspekt demokratyczny i ma aspekt społeczny, przebija się także w Polsce. W doświadczeniu moim mamy duży ruch, jeśli chodzi o wolontariuszy, którzy się pojawiają. I w większości nasze wolontariuszki to dziewczyny. Jestem zachwycona, nie wiem, czy wiązać to z czarnym protestem, ale pojawia się jakieś spełnienie moich wieloletnich marzeń, czyli mamy aktywistki seniorki. Mamy babki, które są na emeryturze i pojawiają się i mówią tak, ja chcę być z Greenpeace, chcę bronić przyrody i jestem w stanie poświęcić na to bardzo dużo energii i swojego czasu. I to jest coś, co mnie po prostu zachwyca i uwielbiam to. I uwielbiam to, że jesteśmy się w stanie wobec tego ogarnąć, zachować. I staram się dbać o inkluzywność. Z drugiej strony, kiedy myślę sobie, właśnie, kiedy z tej perspektywy kogoś, kto reprezentuje organizację, która się pojawia w tak wielu miejscach na świecie, to jest takie hasło, hashtag, który pojawia się też na naszych wielu banerach ostatnio, resist. Resist, czyli stawiaj opór. Ono jest często uzupełnione jako resist often, czyli stawiaj ten opór, że tak powiem, do bólu. Dlatego ja będę chwalić ten czarny protest i myślę, że skoro wiele z nas ma doświadczenie w organizowaniu i w stawianiu tego oporu w sposób bardziej substancjalny i nastawiony na długotrwałe działanie, no to jest w tym spora odpowiedzialność osób, które mają większe doświadczenie, żeby tę energię kanalizować. I myślę, że nie ma co stawiać zarzutów do tego protestu za to, że nie jest czymś, czym po prostu chyba nie mógł być. Natomiast myślę, że warto naprawdę się cieszyć, że jednak ta organizacja się pojawiła, ten protest zaistniał i że rezonuje. Tylko chciałam troszkę uzupełnić to, co Kasia mówiła, bo jeden wątek, no to ten właśnie, to napięcie, które w Polsce we wszystkich ruchach się objawia, czyli napięcie między celem a tożsamością, tak? To są wtedy, kiedy dochodzi do decyzji strategicznych. No takie jest moje doświadczenie, ja też działam i w ruchu pracowniczym, i w ruchu wolnego internetu. Różne doświadczenia, chociaż może klasowo one nie są szczególnie różne, ale jedynie ruch pracowniczy pozwala mi wyjść z tej bańki, w której żyję. No ale chciałam powiedzieć, że w każdym razie we wszystkich tych ruchach po prostu ten dobry potencjał, ta energia na starcie, czy to ginie w problemach tożsamościowych. To znaczy tam, gdzie nie ma jasno sprecyzowanego celu i gdzie nie ma przede wszystkim orientacji na ten cel jako priorytet, dla którego się wspólnie spotykamy, no po prostu energia się rozchodzi, więc ja też, dzięki Kasia, że to powiedziałaś, no absolutnie nie chciałabym w żaden sposób jakiejś negatywnej opinii wyrażać na temat kilku ruchów, bo to właściwie ten czarny proces, to jest kilka inicjatyw, które razem się zebrały. Jest to fantastyczny potencjał i teraz myślmy o tym, jak go wykorzystać starajmy się być uważne, żeby nie urazić. Bo wiecie, bo po prostu łatwo jest krytykować, my lewicy jesteśmy w tym najlepsi. Żeby nie, jakby tym naszym właśnie takim podejściem joy killerów po prostu nie urazić ludzi, którzy to było pierwsze takie doświadczenie. I to, że jeszcze nie są mistrzami marksizmu i poststrukturalizmu, to nie znaczy, że kiedyś się nie staną. A na pewno jeśli zrazimy ich takim krytykanstwem, no to nie damy im tej szansy. No i jeśli chodzi o tą, trochę też o tym, co rozbudowując to, o czym Agata mówiła, nie to no właśnie tutaj to jest takie trochę napięcie między też tym, czy jest to ruch, to czego, co widzieliśmy z ruchem kobiecym czy feministycznym, tak? Ruch kobiecy oznacza to właśnie jakieś zbieranie się wokół pewnej tożsamości, która jest dla nas wspólna, ale bez ideologii, którą jest feminizm. Tak? Oczywiście wiemy, że feminizm też ma swoje czasem nieprzyjemne oblicza i tych feminizmów jest po prostu tyle, co anarchizmów.
albo jeszcze więcej, więc jakby już, ale tutaj trochę generalizując, to dla mnie na przykład byłoby marzeniem, nawet jeśli ten ruch zaczął się wokół tematów zdrowia reprodukcyjnego, no to właśnie trochę mi zabrakło takiej, akurat w przypadku mam książkę, bo przeczytałam, mam dwa zdania, to jest książka, bardzo polecam, Społeczeństwo bez mięsa. Głównym autorem jest Jarosław Urbański, ale akurat ten rozdział, który chcę zacytować, napisała pani Ilona Rabizo, rzeźnia Henry'ego Forda. I właśnie jak wygląda to zdrowie reprodukcyjne w perspektywie klasowej, to jest opowieść o pracownicach, głównie polskich imigrantach pracujących w Wielkiej Brytanii, no oczywiście migrujących ze względu po prostu na beznadziejny rynek pracy tutaj na miejscu, a nie wyłącznie z potrzeby zwiedzania innych krajów. Niekiedy pracownice cały czas stojąc przy linii produkcyjnej oddawały pod siebie mocz lub krwawiły. Było to dla nich ogromnie poniżające. Kobiety zgłaszały, że ze względu na swoją płeć były częściej obrażane niż mężczyźni oraz podczas badań zgłoszono kilka przypadków molestowania seksualnego. Powtarzalność poronień wynikała z niedostosowania warunków pracy dla ciężarnych, głównie poprzez obowiązek noszenia ciężkich przedmiotów czy stania przez wydłużony czas pod groźbą utraty pracy. Tak? To jest tak naprawdę, aborcja jest niezwykle ważnym prawem, to w ogóle nie ma co się nad tym zatrzymywać, ale to jest też kwestia zdrowia reprodukcyjnego, ale to w perspektywie klasowej, znaczy rozumiecie, no, jaka jest upokorzenie i częstotliwość takiego doświadczenia, którego my nie widzimy, ono nie jest wyrażane, nikt nie publikuje w prasie statystyk, znaczy wyjaśnień tych statystyk. Słyszymy tylko pojedyncze historie, zła matka, znalezione dziecko na śmietniku, tak? Ale gdzie jest historia, gdzie jest odpowiedzialność państwa za to, że takie rzeczy się dzieją? Czy to są po prostu złe kobiety? No nie, to jest po prostu fatalny system, który doprowadza do kobiety do najtrudniejszych życiowych decyzji. To nie jest tylko kwestia braku prawa do aborcji, ale między innymi. No ja bardzo bym chciała, żeby gdzieś ten wątek zaczął się częściej pojawiać, co oczywiście jest moim takim wishful thinking, tak? Bo tak jak mówiłyśmy, no, jest to ruch trochę z innej klasy, ale to wszystko się da przełamać, no, trzeba tylko mieć taką determinację. I jakby w tym sensie też chciałam na koniec jeszcze powiedzieć, że może już to jest totalnie pod prąd, ale chciałam powiedzieć, że dlatego ja też się cieszę z tego ruchu KOD-u i z obrony, za Komitet Obrony Demokracji, bo on też wyciągnął ludzi na kobiety i też wyciągnął na ulicę i też wyciągnął do kobiety i to właśnie z tej grupy 60+. I oczywiście jakby wiem, że postulaty tego ruchu, że liderzy tego ruchu no, są dalecy od tego, co chcielibyśmy widzieć w życiu publicznym, ale jakby też apeluję taką uważność i danie szansy ludziom, którzy po prostu poszli na jakiś odruchu i nie zamykanie się tylko w takiej słusznej, ideologicznej krytyce. Problem polega na tym, że jednak kobiety, które pracują w takich warunkach, o których przed chwilą przeczytałaś, one nie mogą przyjść najpierw do bardzo szerokiego ruchu, na przykład na Kongres Kobiet, ponieważ one tak naprawdę najpierw potrzebują płaszczyzny takiej, na której będą mogły spotkać się same ze sobą i sobie tą rzeczywistość powyjaśniać, tak? Powyjaśniać. Nie one mają przyjść do tego ruchu na domu. Ale też myślę, że nie, bo z czym, tak? Czy z takim powiedzeniem, że wcześniej, że przywrócenie tej wcześniejszej emerytury dla kobiet to jest złe, bo będą miały niższe emerytury? I nie. Mówienie komuś takiemu, kto prawda jest tam właśnie w takiej sytuacji, że największym szczęściem w jego życiu jest możliwość takiego oddawania się, wyzyskiwania w taki sposób, prawda? Nie. Więc oczywiście i moim zdaniem ten postulat też w drugą stronę nie zadziała. Oczywiście liberalne feministki czy KOD też nie będzie chciał wciągnąć
tej dużej grupy społecznej, nawet nie chodzi już o same kobiety, ale w ogóle tego całego społeczeństwa, które żyje cały czas w udzielacie, prawda, pracuje po 12 godzin, nikt nie dba o interesy tych ludzi, wszyscy to mają w nosie, bo świetnie się robi tutaj różne interesy w tym kraju i jest okej. Okay. Także tutaj nie ma takiej płaszczyzny. Ja przypominam sobie takie zebranie, ileś takich w ogóle zebrań, na które my jako ruch, no taki dość radykalnie lewicowy, jako Partia Ruch Sprawiedliwości Społecznej, zapraszaliśmy po prostu ludność. I na to spotkanie właśnie przychodził jakiś jeden przedsiębiorca, który postanawiał je zdominować. I mówi tak, no nie da się w tym kraju żyć, bo za wysokie są podatki. No to my mówimy, no ale proszę pana, to pan idzie do Korwina czy gdzieś, no myśmy tutaj się spotkali po to, żeby porozmawiać o problemach ludzi, którzy przyszli. No i ta osoba ciągle to spotkanie próbowała dominować tymi swoimi problemami. Dlaczego? Dlatego, że po prostu jest pewna siebie, nie ma takich obciążeń. Przecież właściwie pracownicy w Polsce też nie bardzo chcą się utożsamiać nawet już z tym, że są pracownikami, ponieważ pracownikiem być to jest gorzej, być kimś, to znaczy być kimś gorszym, prawda? Bo fajny to jest przedsiębiorca, który zarabia pieniądze, bo on jest kreatywny, on myśli o przyszłości, jest czymś bardzo w społeczeństwie pożądanym, wspaniałym. A pracownik, no to jest takie popychadło, a jak jeszcze mu odebrano prawa, no to już w ogóle stał się przedmiotem. I teraz tak, ludzi, których wprowadzono do pozycji przedmiotu, to trzeba najpierw spotkać we własnym gronie, po to, żeby oni zaczęli się ze sobą solidaryzować, po to, żeby odzyskali w ogóle zaufanie do siebie. Przecież pracownicy w firmie w ogóle nie mogą na sobie nawzajem polegać, jest odwrotnie, konkurują ze sobą. Właśnie dlatego, że nie mają tej tożsamości, nie czują, że po prostu, że są pracownikami i że mają jakieś wspólne interesy, jakiś wspólny los też ich łączy. Nie. Po prostu każdy walczy o siebie jak w jakiejś dżungli. I po prostu najpierw musi nastąpić taka sytuacja, w której te środowiska poczują się pewnie, spotkają się właśnie na własnej płaszczyźnie i będą mogły dalej iść walczyć o swoje, już mając całkowitą pewność, czego chcą i też mając pewność właśnie swojej tożsamości. Więc to po prostu jest moim zdaniem nie do zrobienia. To było jednorazowe wydarzenie, w ogóle ja go nie krytykuję. Ja odpowiadałam na pytanie, dlaczego to jakby nie poszło dalej, dlaczego z tego rojowiska, prawda, takiego zbiegowiska w bardzo słusznej sprawie, nie tworzyły się jakieś takie organizacje, które mogłyby na stałe działać, pracować, osiągać jakieś cele. I w tym kontekście mówiłam o tym, że to po prostu się stać nie mogło, ze względu właśnie na ten skład finansowy. Może ja się nie wyraziłam precyzyjnie. Ja oczywiście nie mówiłam o tym, że jutro nastąpi połączenie KOD-u z ruchem lokatorskim, czy czarnego protestu, nie wiem, z ruchem klimatycznym. Znaczy ja wyszłam z takiego pytania, no co się wydarzyło i co z tym my jesteśmy w stanie zrobić, tak? Czyli jesteśmy w stanie znaleźć pomysł na wykorzystanie tej energii, tego doświadczenia, które było udziałem tysięcy kobiet, to nie znaczy, że jakby przejmiemy jeden do jednego ten ruch, to znaczy, że przynajmniej jakiś procent tych osób być może będziemy w stanie zagospodarować. Ja oczywiście uważam, że organizowanie jest znacznie ważniejsze niż aktywizm, no to w ogóle nie mam wątpliwości, ale też mam przekonanie, że w wielu kwestiach zmiana polityczna i prawna nie nastąpi, póki nie będzie zmiany debaty publicznej, że taka jest kolejność wydarzeń. Znaczy musi nastąpić przełom albo przynajmniej jakaś szczelina w debacie, żeby za nią poszła na przykład zmiana legislacyjna. No chyba, że oczywiście mówimy o tym, że po prostu korporacje sobie coś wylobują, nie patrząc na debatę. Ale mówię jakby o tym kierunku oddolnym. Żeby ta debata się zmieniała, trzeba w moim przekonaniu mieć takich swoich agentów wpływu w klasie średniej. Znaczy, taka jest w tej chwili rzeczywistość medialna. Nadal wpływ mediów starego typu na debatę jest bardzo duży. Te media są, no sami wiecie, są w rękach dużych firm
nie mamy prasy spółdzielczej, nie mamy telewizji spółdzielczej, nie mamy silnych gazet związkowych. Debata naukowa jest też bardzo konserwatywna. Jeżeli chcemy wpływać na tą debatę, to nie możemy, znaczy nie możemy, przepraszam, to nie jest to słowo. No, ja uważam, że nie należy się totalnie odcinać od tych kawałków ruchów średnioklasowych, które dają jakiś potencjał na zmianę. Jak patrzę na zmianę debaty na przykład o pracach śmieciowych, czyli tego na przykład nawet samo pojęcie pracy prekarnej się zmieniło. Jeszcze daleko jesteśmy od sukcesu, ale pomyślcie sobie, jak to wyglądało 5 lat temu i gdzie jesteśmy dzisiaj. I mam nadzieję, że doczekamy niedługo też wprowadzenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który nakazuje otworzyć możliwość uzwiązkowania wolontariuszy. Krok po kroku tą zmianę wprowadzimy. No, zmiana się nie wydarzy po prostu miesiąca na miesiąc. Może trochę odchodzimy od czarnego do tego takiego. Ja też pozwolę sobie na taką ogólniejszą refleksję, że ja czasami, kiedy się spotykam z przedstawicielami organizacji, które się zajmują nieco inną działalnością niż moja Greenpeace, to uświadamiam sobie, jak bardzo też brakuje nam jakiegoś takiego porozumienia, takiej przestrzeni na różne modele działania i takiego szacunku i zrozumienia, że one właśnie mogą być różne. Nie wyobrażam sobie przekonującej i pełnej systemowej zmiany bez współdziałania organizacji, które działają bardzo lokalnie i bez organizacji, które są wyspecjalizowane w tym, żeby do takiej zmiany systemowej dążyć, ale na przykład bez aspektu edukacyjnego, czy właśnie takiego tworzenia forum spotkań. Z drugiej strony, kiedy słyszę o tym, że pojawiła się pani z Nowoczesnej z bardzo nieoliberalnym podejściem, to też jak sobie przypomnę moje doświadczenia w dyskusjach właśnie z przedstawicielami partii, które jednak znają nadal tę wiarę w neoliberalne rozwiązania, no to wiem, że jeśli chodzi o ochronę przyrody, to też nam jest trudno o niej rozmawiać. Z drugiej strony ja się strasznie cieszę, że ta pani tam przyszła, tak? Więc kiedy myślę o tym, co powiedziałaś, Marysiu, o kodzie, nie oceniając samej informacji, szczególnie w świetle kryzysu, jaki przychodzi, to myślę sobie, że i czarny protest, i kod, a czarny protest, nie wiem, ile z was jest na tej grupie facebookowej, gdzie buką. Ja czytam tam czasami te burze, które się tam rozgrywają pomiędzy dziewczynami, które widzą problem w tym, że w przedszkolu pani zaproponowała, żeby był dzień różowy, dzień niebieski. Pokazują, że to jest problem. I dziewczynami, które kompletnie tego problemu nie są w stanie zobaczyć, po prostu się cieszą, że ktoś zorganizował coś dla ich dzieciaków. To oprócz tego, że jest mi bardzo przykro, że tworzymy te dwa plemiona okropne i przebrzydłe i takie trudne do pokonania i oparte na naszych preferencjach, wykutych z jakichś biologicznych podstaw. Bardzo zachęcam do czytania książek takich jak Pułapki myślenia Kahnemana, o tych wszystkich ewolucyjnych zawiłościach, które spowodowały, że nasz mózg nie jest przystosowany do tego, żeby przyjmować argumenty, że to, co racjonalne, jednak jest emocjonalne, bardzo, a jeszcze bardzo często hormonalne także w przypadku mężczyzn, to myślę sobie, że jeżeli następują jakiekolwiek pola, w których się mogą spotkać osoby reprezentujące inne opcje, to jest to po prostu 1500% za. Ja nie wiem, na ile to będą konstruktywne rozwiązania. Oczywiście mam nadzieję, że Neolik na przykład nie przekona biednych pań, że powinny się poświęcać nie zmieniać podpaski podczas okresu, czy tam się nie pojawia jakieś po prostu patologiczne branie winy jeszcze bardziej na siebie, tak, za fakapy systemu. Ale przynajmniej się cieszę, że taka pani może usłyszeć, że nie wiem, jaka to była, jaki to był przypadek, że to, co proponuje, jest oderwane od rzeczywistości dużej części kobiet. Więc ja te ruchy ad hoc, te wszystkie protesty będę widziała także jako po prostu platformę, gdzie te różne postawy się spotykają. I naprawdę, tak jak już mówiłam wcześniej,
rola tych, którzy sądzą, że mogą mu zaoferować coś więcej, narzędzia, żeby się skoncentrować na tym, żeby tworzyć jakieś otwarte pakiety, po prostu dystrybuować to, pomagać, tworzyć, nie wiem, profesjonalne metody dawania narzędzi ludzi, którzy się chcą organizować. I tyle. I przyjąć do wiadomości, że być może ci ludzie będą chcieli rozwiązać problem trudne do zaakceptowania. Bo trochę też tutaj jesteśmy w tym, o czym mówiłaś, organizacja versus tożsamość i jak to pogodzić w sensowny sposób, żeby nie było protekcjonalne, a jednocześnie dawało przestrzeń. I jeszcze tak po to wszystkim, co Pani powiedziały, przyszło mi do głowy kilka refleksji. Ja zaczęłam od takiego troszkiego podsumowania czy tego protestu, ale też uważam, że jeśli nasze marzenie o jakiejś takiej aktywności masowej kobiet we wszystkich sferach życia, czy to będzie polityka, czy aktywizm, czy po prostu walczenie, domaganie się do respektowania swoich praw, przyłączanie się do związków zawodowych i tak dalej, to musi być jakiś impuls i czarny protest mógł być takim aktywistycznym impulsem. Znaczy, że to była przestrzeń, w której nagle się okazało, że mogę wyjść na ulicę, krzyczeć, organizować coś, mówić o swoich prawach i że świat się nie kończył. Znaczy, bo też aktywizm w Polsce i w ogóle działanie polityczne na przykład, to jest moje doświadczenie, ma bardzo złe konotacje, szczególnie dla dziewczyn. I powiedzmy, że jesteś członkinią partii politycznej, spotyka się z różnymi reakcjami. Często jest to pobłażliwe spojrzenie, często jest to śmiech, często jest po co to robisz, przecież możesz być ciekawsze rzeczy w życiu. Poza tym przecież dziewczynki mają być miłe, grzeczne, uśmiechać się, a nie dyskutować, nie wchodzić w spory, z którymi się polityka kojarzy, zresztą słusznie. Więc wydaje mi się, że takie inicjatywy, możemy na nie gorzko patrzeć, ale jednocześnie, tak jak mówię, w Krakowie widzimy, że z tej grupy bardzo różnej, też jest pewna dziewucha i te dyskusje też mnie czasem doprowadzają do jakiejś po prostu tutaj stanów bliskich płaczu, ale z tych grup się wyłoniły kolejne dziewczyny, które poczuły, że okej, okay, jestem w stanie to robić. I razem przykładałem bardzo dużą wagę do tego, żeby dziewczynom tworzyć przestrzeń w ogóle. Tego. Jestem żywym przykładem tego, że to się udaje, że to działa. Znaczy dwa lata temu nigdy w życiu bym nie siedziała z paniami w panelu i nigdy bym nie zrobiła rzeczy, które zrobiłam. Więc tworzenie tych przestrzeni, parytet, moderowanie dyskusji na przykład, to jest doświadczenie wszystkich dziewczyn razem. Miałyśmy takie spotkanie, bo byłam grupę tutaj krakowską kobiety razem. Pierwsze spotkanie dotyczyło tego, dlaczego w ogóle nie wypowiadamy się na przykład podczas spotkań i jakie są problemy w związku z tym. I wszystkie, tam 40 kobiet, powiedziało, że mężczyźni mówią głośniej, ja mam cichy głos, czuję się cały czas niekompetentna. Na koniec spotkania okazuje się, że w zasadzie to, co sobie myślałam, to zostało tutaj powiedziane i wcale nie musiałam siedzieć cicho. To, że wszyscy mężczyźni jakoś tak odważnie tutaj wybiegają do tego mikrofonu, a my się wstydzimy, bo to przecież też jest niegrzeczne, nie? Domagać się po prostu tutaj wyrwać komuś mikrofon. No, nie byłyśmy tak, byłyśmy wychowywane, oczywiście, byłyśmy wychowywane tak, żeby być grzeczne, miłe i pokornie siedzieć i czekać na swoją kolej. W związku z czym moderowanie dyskusji nam na przykład bardzo ułatwiło to, żeby osoby, które są, i to nie dotyczy tylko dziewczyn, ale też osób, które mają niedotarki, nie czują się tak pewnie w organizacji, nie znają wszystkich ludzi, którzy w niej są, to też są takie towarzyskie po prostu problemy, mają tę przestrzeń dla siebie bezpieczną, podczas której nie przerywamy sobie, mówimy do końca, mamy swój czas na wypowiedź, ta wypowiedź może być przemyślana i tak dalej, i tak dalej. I ostatnia rzecz, o której chciałam powiedzieć, to ona jest taka bardzo miękka, ale w związku z tym, że próg wejścia kobiet do aktywizmu i do jakiegoś takiego udzielania się politycznie jest bardzo wysoki, ponieważ każdy nasz błąd jest przypisywany wszystkim kobietom. To znaczy, jak kobieta polityczka popełnia błąd, to znaczy, że to kobiety się nie nadają do polityki, prawda? W związku z czym bardzo, bardzo, bardzo istotne, i to też mówię z własnego doświadczenia, jest po prostu to wsparcie takie organizacyjne. To znaczy, że organizacja tworzy mechanizmy, które wspierają kobiety w działaniu. To znaczy, mówię o bardzo banalnych rzeczach, jak poklepaniu po ramieniu i powiedzenie super, pójdzie ci dobrze, nie? Mówię, to jest coś, to też jest doświadczenie wspólne wielu dziewczyn razem, a to jest doświadczenie, do którego o tyle chętnie się odwołuję, poza tym, że jest moim własnym doświadczeniem, że razem jest mnóstwo kobiet, dla których to jest pierwsza w ogóle styczność z jakimś aktywizmem, z jakąś działalnością publiczną. W związku z czym te mechanizmy, mamy dowód żywy, że to działa. Po prostu. I że można to implementować na innych poziomach.
Chciałam podsumować jakieś takie parę myśli, które przyszło mi do teraz oczywiście tak zapewniała uważam ten proces, teraz wszystkie się z tego wycofujemy, grzecznie tutaj wracamy na pozycję. Jeszcze a propos żadnego protestu, czy jest to protest pewna formacja, która powstała spontanicznie, czy może być ona opisana jako formacja kobieca, czy formacja feministyczna? Ja zauważyłam taką straszliwą dewaluację słowa feminizm właśnie w takich środowiskach, być może, które jest trochę z naszej bańki, trochę poza naszą bańkę wykraczają. Z tego co pamiętam, jak ja jeszcze widziałam do szkoły podstawowej i średniej, obrażało się rówieśników takimi klasycznymi, takich powiedzmy przemocowych, młodzieżowych relacjach. Teraz się obrażam, że jest oczywiście ciąpaty, uchodźca albo feministka, jeżeli jest dziewczyna. Słyszałam kilka takich historii feministką, dojrzewającej już nazwaną feministką. Jest to coś bardzo podejrzanego, nieprzyjemnego, absolutnie też wykluczającego. Więc ja staram się w swoich działaniach nie nadużywać tego słowa. Jest to takie trochę występne z mojej strony, natomiast często, wiem, że też będziemy o tym rozmawiać, często sprawia to, że zaczynam rozmawiać z kobietami, które mają zupełnie inny światopogląd, natomiast słowo feminizm mnie kompletnie odrzuca. I po prostu mówię, że interesują mnie sprawy kobiet, interesują mnie sprawy matek, młodych, to jest coś, co łączy większość kobiet i jest taką płaszczyzną, która właśnie może w jakiś tam sposób wywoływać dyskusję, ale też może tworzyć pewną przestrzeń wspólnoty. Jeszcze chciałam się odnieść troszeczkę do tego, co powiedziała Natalia o tym takim syndromie oszusta. To jest coś, co nas cierpią kobiety nie tylko związane z aktywizmem i polityką, ale również artystki, do których ja się zaliczam. Do tej pory przez gardło mi nie przychodzi powiedzenie, że jestem artystką, pisarką i kompozytorką, bo uważam, że ktoś podmienił kartki. I jakaś taka podróż w samoświadomość, skąd to się bierze, jest bardzo bolesna, natomiast konieczna do tego, żebyśmy w ogóle miały odwagę występować, ponieważ rozmawiałam niedawno z taką dziewczyną, panią Agatą Nowkowską, która napisała książkę o taką bardzo ciekawą, przyjemną do przeczytania na przykład w jakiejś wolnej czasie. Ona przeprowadziła wywiad z ludźmi, którzy zajmują się taką kreatywną pracą, są artystami, dziennikarzami, osobami aktywnymi, również społecznie. I ona po prostu dzwoniła z pytaniem, czy udzielił pani wywiadu, czy udzielił pani wywiadu. Uważam, że pan jest ciekawym twórcą, ciekawą twórczynią i chciałabym wiedzieć, w jaki sposób pan pracuje. Wszystkie kobiety, które zadzwoniły, powiedziały, naprawdę ja? Naprawdę bym się pani, że powinna, ja się nie znam, ja nie chciałam odpowiedzieć. Natomiast wszyscy mężczyźni, którzy zostali przed nią zaproszeni, a rzeczywiście z przyjemnością to zrobię i opowiem. I to jest takie coś, co się, tak jak mówimy o tym takim, o czym wspomniałaś Marysiu, o tym takiej reprezentacji w klasie średniej. Jesteśmy jako osoby, które mają jakieś możliwości wypowiadania się w mediach albo nasz głos jest słyszany, to co powiemy może ma szansę być wydrukowane w gazecie albo rozprzestrzenione w internecie. Ktoś tam nas obserwuje. Jeżeli wśród nas panuje taki panuje pewnego rodzaju klimat i to, że jednak my się wycofujemy w stronę takiej dekoracyjnej roli, tak samo jak jest na przykład w świecie pisarzy, literatów, muzyków, że jednak znajdują sobie jakąś niszę, musimy tam siedzieć, a nie jednak chodzić w jakieś polemiki, dyskusje, twórcami, którzy potrafią dyskredytować nas w sposób naprawdę dość taki poniżej pasa, powiedziałabym. To odbicie w tych ludziach, którzy mogą mieć szansę przeczytać naszą wypowiedź, w tych kobietach, które mają szansę przeczytać naszą wypowiedź, będzie po prostu takie, skoro nawet ta pani, która jest w telewizji i ona się boi, i ona mówi tak, jakby się bała, i będzie się krygować w konfrontacji ze swoimi umiejętnościami, to po prostu jest takie trochę nieodpowiedzialne z naszej strony, żeby brnąć w to, bo to jest też taka sytuacja. Raz, że jest ta właśnie zmiana pewnego dyskursu, ona właśnie może prowadzić do zmian legislacyjnych, do zmian ogólnie, do zmiany społecznej. Jeżeli będziemy otwarcie mówić o pewnych rzeczach i no, po prostu być trochę bezczelne, no to trochę, ale trochę bardziej, to może jest to jakoś
jakiś taki drobny wniosek. Tylko chciałam wzmocnić mówiłam, że wyrywam. Nauczyłam się tego. Taki walor do naszego spotkania instruktorów. Dokładnie, tak to się robi. Ja dokładnie tak samo jak Natalia, ja też przeszłam tą drogę. Znaczy ja też parę lat temu uważałam, że jestem najgłupsza, nie mam nic do powiedzenia, na pewno głupio myślę i co ja się będę wychylać. I dzisiaj doszłam do tego, że wyrywam ludziom mikrofony, także to wszystko da się zrobić, ale też chciałam podkreślić taką co Kasia mówiłaś, no, że potrzebne nam są różne strategie i różne taktyki i różne sposoby postępowania. Dla mnie taką na przykład osobą, która mnie mega wspierała przez 3 lata w bardzo trudnej kampanii w temacie po prostu mega skomplikowanym, twarzą w twarz z mocnym neoliberalnym dyskursem umocowanym właśnie w akademii, w rządzie, w Sejmie, w Unii Europejskiej, w biznesie, w stowarzyszeniach lobbyingowych itd. była moja przyjaciółka, która po każdym moim jakimś tam wystąpieniu publicznym wysyłała mi SMS-a, świetnie ci poszło. I po prostu rola Agnieszki w kampanii TTIP to jest bezcenna, bo ja bym po prostu bez tego SMS-a nie przetrwała. To są bardzo trudne emocjonalne doświadczenia. Ja przypłaciłam schudłam parę kilo w ciągu miesiąca najbardziej intensywnej kampanii, ale nie dlatego, że nie dojadałam, tylko dlatego, że poziom jakby stresu, emocjonalnej konfrontacji godzina po godzinę z swoją tożsamością, z opieraniem się na partnerów, z którymi wszystko mnie różni poza tym jednym tematem i ciągłego przełamywania się. I oczywiście najgorsi byli przyjaciele, jak mówi stare powiedzenie, strzeż mnie od przyjaciół, z wrogami poradzę sobie sam. To wszystko są potwornie emocjonalnie trudne rzeczy i one, jak myślę, wiele kobiet po prostu wycofuje się w takim momencie, jeśli nie ma wsparcia od innych kobiet, no, z różnych źródeł. Wyrywasz? Nie. Bo artykułowanie potrzeb jest jakoś takie strasznie ważne i myślę, że jednym z problemów naszych kobiecych właśnie być może nawet nie jest to wyrywanie. Czytałam bardzo ciekawe, w ogóle strasznie się cieszę, że poruszyłaś tę kwestię. Czytałam niedawno taki wywiad z Ewą Wojdyło o buncie kobiet. I ona pisała tam o tym, że obserwuje taki proces, ona jest psychologiem, psycholożką, że obserwuje jakiś taki, coś co ona uważa, że jest modelem, że ten kobiecy bunt rośnie bardzo powoli, że my bardzo wiele jesteśmy w stanie zaakceptować przez to strukturalne przygotowanie do tego, żeby mieć tą opiekuńczo-służebno-strażniczą rolę, natomiast w pewnym momencie następuje taka eksplozja i właśnie wtedy to jest to wyrywanie mikrofonu i te feministki są takie agresywne. Te kolożki po prostu rozhistoryzowane, rozwrzeszczane, okropne. Terrorystki, tak, ekonazistki. Opłacane, a to przez Putina, a to przez Merkel, a to przez dewelopera. A ja, ponieważ nie wiem, czy to jest, no, ale opowiem wam takie trzy anegdoty. Pierwsza jest taka, w zeszłym roku odbyło się takie spotkanie organizacji poświęconych ochronie przyrody. Ja na nim nie byłam, ale doszły mi później słuchy, że tam było kilkanaście chyba organizacji, takich wiodących organizacji zajmujących się sprawami ochrony środowiska w Polsce. Z tego co rozumiem, nie wiem czy jest to w 100% akuratna, była tam jedna dziewczyna i robiła notatki. Natomiast kiedy przyjrzę się temu, jak z kim współpracuję w innych organizacjach, które się zajmują ochroną przyrody albo właśnie demokratycznymi, to większy części jednak współpracuje z dziewczynami, kobietami. No więc tutaj jest taka historia o tym, kto pracuje, kto organizuje. Druga historia jest taka, że mam wielkie przywileje pracowania w organizacji, która pozwala mi sobie ocenić, jest dość uważna, jeśli chodzi o komunikację i też inkluzywność. Nauczyliśmy się też wiele, jeśli chodzi o współpracowanie z najbiedniejszymi czy z grupami etnicznymi, które stają w pierwszym szeregu, jeśli chodzi o obciążenia ekonomiczne wynikające z katastrof naturalnych związanych ze zmianą klimatyczną na przykład.
I w tym, to chyba od zeszłego roku, czy od dwóch lat, nie pamiętam już w tej chwili, mieliśmy zmianę dyrektora generalnego, bo to mężczyzna do tej przedtem. I teraz wyobraźcie sobie, Greenpeace jest pod opieką dwóch dyrektorek. I coś, co było dla mnie dość niesamowite, że kobiety, które są teraz dyrektorkami Greenpeace, to dość spora organizacja. Opowiedziały nam, jak chcą się tym zajmować i to wywołało jakąś taką dużą sympatię u mnie, kiedy się założone powiedziały, słuchajcie, nie powiemy, że wam tak bardzo twardo, kto się tutaj czym będzie zajmował, ale bowiem zamierzamy współpracować. I to działa. I to jest jakieś takie ogromnie dla mnie poruszające. Ja strasznie się cieszę, że mogę być w organizacji, która eksperymentuje właśnie z czymś takim. To nie tylko jakby takie parytetowe rzeczy, ale też takie eksperymenty z tym, w jaki sposób my się organizujemy i jak możemy współpracować z organizacjami i z jednostkami społecznościami. Trzecia opowieść, aha, żeby nie było, jak ja się dowiedziałam o tym, że było to spotkanie, to do wszystkich uczestników, moich kolegów, o których wiedziałam, że brali tam udział, wysłałam maile z takim pytaniem, ej, a ty wiesz, jaka była historia? Widzę, że tam nie było żadnej dziewczyny? Naprawdę? I jak się z tym czułeś? No i myślę, że mam serdeczną nadzieję, bo ja już zostałam zaproszona na następne spotkanie, tylko nie mogłam się tam pojawić, bo mam kolać coś takiego. Mam właśnie dlatego chciałam powiedzieć się do tobie, bo uważam, że tak. Mamy przywilej być osobami, które się stały w związku ze swoimi cechami, okolicznościami, różnymi wydarzeniami eksponowane jako kobiety i myślę, że jakaś taka czujność, która też jest dla mnie bardzo ważna, jako czujność i empatia ludzka i obywatelska, to jest też taka czujność właśnie współpracy. Jest taki, nie wiem, czy widziałeś taki obrazek na Facebooku, animowany GIF, w którym dziewczyny podstawiają sobie nawzajem ręce i każda z nich się tak drapuje po takiej drabinie. Jestem wielką fanką takiego myślenia i strasznie mi się podoba to, co mówisz. To nie tylko taka osobista odpowiedzialność, żeby nie manować strachu, bo ja też jestem wielką fanką, żeby pokazywać swoją wrażliwość w jakichś tam granicach, ale żeby być czujną i otwartą. Więc zakończę to taką ostatnią anegdotą. Dowiedziałam się na Twitterze dzięki Marysi chyba, że na SGGW, na SGH odbywa się debata o kapitalizmie. No i była tam podniesiona właśnie kwestia, że wszyscy paneliści, którzy się o tym kapitalizmie mieli wypowiadać, to mężczyźni. Rafał Woś, który jest wyczulony na kwestie społeczne, publicystą polityki, oferował się, dzięki Marysiu, na twoim takim sztuknięciu w Twitterze, że on to swoje miejsce panelisty odda. I ja, wyobraźcie sobie, poszłam na to spotkanie, bardzo byłam ciekawa. Natomiast po pierwsze wyobrażam sobie, że nie jestem w stanie się wypowiadać wśród panelistów SGH, a po drugie, tak jak bardzo rzadko noszę spódniczki, naprawdę, a bardzo już rzadko noszę krótkie spódniczki, a jeszcze, że mam niebieski ażurowy sweterek z dużymi dziurkami i krótką spódniczkę, to wydarzyło mi się raz w życiu i to był ten dzień, kiedy dowiedziałam się, że jest debata na SGH. Sytuacja była taka, że ten Rafał Woś widzi mnie tam wśród tej publiczności, podchodzi do mnie i pyta, czy to ja przyszłam i chcę porozmawiać jako ta kobieta i on mi odstąpi miejsca. Ja spojrzałam na siebie, tak do wewnątrz i na tę swoją krótką spódniczkę i ten eksperyment, kiedy właśnie postanowiłam tak objąć te zewnętrzne oznaki kobiecości swoje i pomyślałam, że nie jestem w stanie być w tej spódniczce, w tym ażurze błękitnym do tych ugarniturowanych specjalistów pod nowych ranek. I to takie zakończenie tego wówieście naszej przestrzeni. To dopełnię tą anegdotę, bo też myślę, że to jest też kolejna taka prosta rzecz, którą każda z nas może zrobić. Oczywiście wypatrzyłam tą debatę, temat mnie interesował, skład. To była niby taka debata oksfordzka, 3-3 osoby i dziwnym trafem wszystkie 6 to byli mężczyźni, więc i zobaczyłam tam dwie znajome osoby wśród panelistów, no i właśnie je zaczepiam, ej chłopaki, czy wy wiecie, że w tym panelu są sami mężczyźni? No i Rafał rzeczywiście fantastycznie natychmiast zareagował, oferując swoje miejsce. Ja akurat nie mogłam skorzystać, bo wyjeżdżałam, ale były inne kandydatki również świetne. Natomiast to, co się wydarzyło potem na tym Facebooku, to był taki regularny Żyd, który się na mnie wylał. I usłyszałam, że mam nie robić chlebu, że jestem
osobą waginododatnią i z tej okazji nie należą się żadne przywileje. I mówię o tym po pierwsze, dlatego że to jest bardzo nieprzyjemne doświadczenie. Ja się teraz z tego śmieję, ale miałam cały dzień po prostu zrąbam. No, nie byłam w stanie się z tej dyskusji jakby mentalnie wyplątać przez wiele godzin. No a po drugiej stronie mi było przykro, że nikt nie stanął w mojej obronie. I to jest też coś mega prostego, ale kiedy widzi się takie chamskie, że nie wiem jak inaczej nazwać, wpisy i widzi się jeszcze, że zbierają masę lajków i nikt nic za to się nie ujmuje, jest to bardzo, bardzo trudne. Więc też apeluję, po prostu mówmy tym beznadziejnym osobom, które się w ten sposób obrażają naszych koleżanek i wyrażają wobec naszych koleżanek i kolegów, mówmy im zamknij się albo czy byłbyś łaskaw opuścić dyskusję, ale co kto lubi, jak je czujecie, ale nawet słuchajcie, to dokładnie to są takie gesty, które są skumulowane, pomagają zmieniać świat. Czyli myślę, że generalnie oczywiście musi być tak, że kobieta w świecie urządzonym przez mężczyzn, czy na takim świecie polityki, prawda, czy właśnie takich debat akademickich, na warunkach, jakie ustanowili mężczyźni, musi czuć się realizowana, to jest oczywiste, tak to musi być. Natomiast no, ja zauważyłam, że w tym naszym ruchu no, nie mamy problemu z tym, żeby kobiety się wypowiadały, dlatego że pewnie dlatego, że jest ich większość. W związku z tym to jest z kolei świat kobiet, no, ustanowiony na warunkach działających, współpracujących ze sobą, często też lubiących się kobiet. A poza tym oczywiście no, pewnie dobrze jest rzeczywiście zdawać sobie sprawę z tego, jak się zostało wychowanym i w związku z tym, jak człowiek reaguje i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak jeśli chodzi o kobiety, no to one, zauważyłam tak, nie mają problemu z wypowiadaniem się w momencie, w którym chodzi o coś rzeczywiście i na ogół chodzi też nie tylko o mnie, ale również o innych, albo jesteśmy w takiej sytuacji, że walczymy o coś wspólnie. I to jest bardzo fajne i to jest bardzo dobra droga, myślę, taka bardzo naturalna, z której należy korzystać. O wiele łatwiej właśnie w taki sposób pomóc kobietom być aktywnymi, niż wysyłać je, prawda, na dzień dobry właśnie do jakichś takich miejsc, w których będą musiały się zderzyć z jakąś taką męską rzeczywistością tego męskiego świata, samotnie sobie temu czoło. Ja chciałam się. Nam się pozbierało bardzo wiele wątków, do których jeszcze na pewno będziemy wracać, ale interesuje mnie szczególnie właśnie ten aspekt pań doświadczeń we współpracy czy kontaktu, nieraz też starcia z działaczkami, polityczkami reprezentującymi inne opcje światopoglądowe. Grzebiąc w różnych tam danych statystycznych, znalazłem wyniki badań sprzed już ponad 10 lat, które dotyczyły udziału kobiet w społeczeństwie obywatelskim, one nie wyglądały źle jako takie, natomiast jeśli chodzi o same sumy, natomiast pokazywały parę tendencji, że działaczki pojawiają się we wszystkich rodzajach aktywności społecznych, natomiast bardzo często wykonują taką mało eksponowaną, natomiast potrzebną pracę, że jest to takie trochę odbicie sytuacji z rynku pracy, gdzie po prostu pracę kobiet i ten męski, patriarchalny świat ustawia często jako coś powtarzalnego, mało satysfakcjonującego, mało eksponującego i tak dalej. A obserwując to, jak wygląda dziś scena polityczna z kolei, widzę bardzo wiele kobiet, które są na pozycjach eksponowanych,
często w partiach czy w środowiskach, które wydawałoby się są mizoginiczne. Tak jest, widzę na przykład, można zobaczyć na spotkaniach narodowców te działaczki, oni je zaczęli wystawiać do przodu. Nawet partia Korwin w jakiejś swojej ostatniej odsłonie pokazywała je trochę chyba na pewno w takiej formie, powiedziałbym, też wykluczającej, bo one nie miały zbyt wiele do powiedzenia, a były pokazywane, że też są. Jestem ciekaw, jak to jest na przykład, kiedy w programie Młodzież Kontra spotykasz się z Natalio, z reprezentantkami innych partii, albo kiedy w takim ruchu jak Stop TTIP, który jest mozaikowy i tam są wszyscy od socjalistów po libertarian i od anarchistów po narodowców. Czy mając kontakt po prostu z tymi działaczkami z drugiej strony, łatwiej istnieje jakaś forma porozumienia? Czy ten podział polityczny przekłada się też na wasze wzajemne relacje? To jest coś, o czym mówiliśmy wcześniej, mówiąc o strajku, że ta polaryzacja jest bardzo silna. To znaczy, ja sobie sprawdziłam w ogóle skład prezydium i zarządu Krajowego Partii Korwin. Są tam faktycznie 2-3 kobiety na 50-osobowe grono, tak mają 50 osób w zarządzie krajowym. Wyzwanie dla razem. I myślę, że tak, że to, o czym mówiła też Natalia, to znaczy, że słowo feminizm jest skażone, w związku z czym natychmiast już mam tutaj blokadę polegającą na tym, że na przykład ja jako członkini Partii Razem jestem naturalnie utożsamiona z tym skażonym tutaj słowem, więc tej płaszczyzny porozumienia jest trudno stworzyć, zwłaszcza u osób, które mają takie ambicje polityczne, czyli jakoś mają ktoś bardzo określony światopogląd. Nie mam tak naprawdę też żadnych bardzo negatywnych doświadczeń. Jest to moim zdaniem bardzo, bardzo banalny zabieg polegający na tym, że o, wspaniale, zauważyliśmy, że to społeczeństwo w 50% składa się z kobiet, więc jakieś te kobiety musimy tutaj wystawić przed kamerami. Niemniej jednak to też widać po decyzjach na najwyższym szczeblu, czyli mamy premierki w zeszłą kadencję i to, ale są to kobiety, które zostały naznaczone przez prawdziwych liderów mężczyzn i wypchnięte trochę do przodu, nie? Więc nie chcę absolutnie umniejszać tutaj zasług ani kompetencji ani pani premier Szydło, ani pani premier Kopacz, tylko po prostu dostrzeżenie pewnego zjawiska, które jest powszechne. I wydaje mi się, że i u Korwinów, i w NOP-ie jest dokładnie to samo, to znaczy sobie organizuje, ona organizuje Challenger, organizuje ten marsz down, w którym dziewczyny mają być tutaj jakimś takim kontr przykładem, że nie trzeba być taką po prostu zepsutą feministką i że szmatą właśnie, tak, bo przecież w kontrze do szmat. Ale no nie wiem, czy to jest jakikolwiek prognostyk. To znaczy wydaje mi się, że i tak decyzje zapadają wśród mężczyzn, prezydium Korwina jest jedna kobieta, ale chyba na 10 czy 20 mężczyzn, w związku z czym no, trudno mi sobie wyobrazić, że ten głos kobiecy jest tam na przykład jakiś słyszalny wyraźnie. Oczywiście dziwi mnie bardzo, że jakakolwiek kobieta chce się przyłączyć do takiego ugrupowania, które tak jawnie jest mizoginiczne i Korwin się przecież nie obcina absolutnie z niczym. Ale być może te motywacje, które dla mnie są nieznane, być może gdzieś tu w toku dyskusji dojdziemy do jakiegoś wniosku. Ja nie wiem, ja po prostu nie wiem dlaczego. Natalia wie. To znaczy zauważyłam tą aktywność taką i to jest, dostrzegam zarówno w jakichś takich na przykład anglojęzycznych kanałach, które docierają do mnie, jakieś takie ruchy twitterowe, typu Women Against Feminism, albo właśnie dziewczyny związane z ruchami narodowymi, albo neutralnymi w Ameryce, tutaj dziewczyny związane z ONR-em. Gdzieś tam cały czas docierają do mnie jakieś takie komunikaty. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że to są osoby młode i raz, że wśród osób poniżej 25 roku życia można dostrzec taki ostry konserwatywny zwrot, neokonserwatywny. Ja nie chcę tutaj być
chciała być ageistką, ale taki wiek tej adolescencji, wczesnej dorosłości jest takim czasem, kiedy łatwiej się przyswaja pewne takie bardzo radykalne rozwiązania. Trafię to na podatny grunt, ponieważ rzeczy, które są powtarzane wiele razy i które tam się ucierają, one trafiają. No, jakby mamy tego pokłosie właśnie w tych szkołach. Tak jak powiedziałam o tym, że feministka teraz jest obelga. Ja też pracowałam przy takim programie, koordynowałam taki program na warsztatach przeciwdziałania mowy nienawiści w gimnazjach w Warszawie. To był dużo w Lotowisku i to było takie dosyć dużo bolesne moje doświadczenie, zetknięcie się z osobami młodymi, na których temat miałam pewne wyobrażenie, bo cały czas miałam w głowie siebie jako tam 16-latkę i to, co mi się wtedy wydawało, że jest warte, ciekawe, no to było 15 lat temu, to się naprawdę zmieniło. Drugą rzeczą, którą jakichś takich przyczyn, dla których na przykład kobiety są raz, że oczywiście ociekła to wizerunek takiej organizacji i przyciąga inne dziewczyny, to jakby już jest z jakichś ich chłopaków też, prawda? Jest jakieś takie samo, jakieś takie koło zamachowe, które dociągnie. Z organizacji powiedzmy paramilitarnej, jaką można uznać ONR, faszystowski, coś, co mi się... Ja chodziłam na marsze antyfaszystowskie jako nastolatka, co mi się kojarzyło z absolutnie czymś antytezą kobiecości, inteligencji, jakiejś tam szukania przyczyn dla zjawisk, że mamy już doraki, jakiejś tolerancji nieoznaczności itd. Nagle stało się czymś atrakcyjnym dla młodych ludzi. Z drugiej strony mamy do czynienia z takim modnym pojęciem postprawdy, prawda? Mamy do czynienia z komunikatami w sercie, w sferze mediów, które w bardzo silny sposób oddziałują na emocje, a ten dyskurs konserwatywny jest gdzieś tam mocno też powiązany z sektorem biznesowym, który porozumiewa się takim językiem rynku, językiem marketingu. I oni trochę wiedzą, w jaki sposób mówić do ludzi, żeby poczuć ich emocje. Tak, mamy do czynienia tutaj z grupą młodych ludzi, na których emocje bardzo silnie oddziałują. Z drugiej strony z organizatorami, z osobami, które chcą przyciągnąć takich organizacji, tych młodych ludzi, którzy wiedzą, jak do nich mówić. Jak poruszyć ich emocje, jak ich nakręcić na to, żeby zastanowić się, tak, bo rzeczywiście to, że ja się czuję, że jestem sfrustrowany, to jest wina tych trampatów, to jest wina tych feministek, prawda? Lewica w tym przypadku ma bardzo trudne zadanie, ponieważ cały czas gdzieś tam jeszcze staram się porozumiewać jakimś takim tym językiem tego dyskursu akademickiego, tego rozpatrywania różnych punktów widzenia, tej takiej rozumianej przez nas jako racjonalności, bo oczywiście dostrzegamy różne rzeczy i kłócimy się o te rzeczy, które są na takim poziomie akademickim drobnymi różnicami. Natomiast mamy do czynienia tutaj z ten konserwatywny dyskurs i on mówi, jest źle, wiemy jak zrobić, żeby było dobrze. To jest jakby taki formy wielu populizmów i to, że akurat trafia to na młode, są też młode kobiety, zupełnie mnie nie dziwi i wręcz jakby oczywiście przeraża mnie to, natomiast zupełnie nie zmieni. Ja tak, z całym szacunkiem podchodzę do tego, że wiele kobiet po prostu może być hardkorowymi osobami, które hardkorze wyznają narodowe opcje i tyle. To też myślę sobie, syndrom sztokholmski, myślę sobie, że z mojego osobistego doświadczenia i też z badań, które przeczytałam, jednak takie umocowanie się w niezależności intelektualnej, emocjonalnej i społecznej dla kobiet zajmuje trochę czasu, żeby też zdekonstruować parę postaw i poglądów i przekonań, które są tak, wdrukowane w naszą substancję, że trudno się od nich uwolnić. Więc mówimy tutaj też o ludziach, którzy mają silną potrzebę przynależenia. I powiem tak, ja nie wiem, jak ja, gdy byłam bardzo młoda, to dużo grałam w gry fabularne. Wtedy było tak, że internetu nie było, takie były czasy.
I w te gry fabularne wybrali chłopaki i ja wiedziałam, że jest jeszcze jedna dziewczyna, która mnie gra i mieszka w Gdańsku. I słuchajcie, to było takie wspaniałe. Ja byłam po prostu, ja chciałam w pierwszym momencie grać hobbitem, ale chłopcy powiedzieli, że będę elficką księżniczką, ja. No i ja przez długi czas byłam elficką księżniczką i wyjęcie się z roli elfickiej księżniczki zajęło trochę czasu, więc kiedy czytam na przykład Pora Myśliwe, gdzie mamy te diany myśliwskie, albo te właśnie wspaniałe dziewczyny ONR-u i tak dalej, to też myślę sobie, że fajnie być księżniczką ONR-u i też fajnie mieć tą taką potrzebę, taką no, przygarnięcie w tej grupie. I to jest grupa, która daje podwójne gratyfikacje za to, że ty jesteś tą prawdziwą kobietą. Więc to jest jeszcze bardziej wielowarstwowa gra, jeszcze bardziej ciekawa. Przy całym uznaniu, że po prostu mam nadzieję, że przynajmniej przewrotnie mam nadzieję, że część z tych dziewczyn jest prawdziwie też jest prawdziwie świadoma tego, co się tam dzieje i wybiera właśnie tak. To też jest jakiś postęp. Ja chciałabym zaraz sprostować kwestię narodowców wokół stąd TTIP, ale jeszcze... znaczy tak, powiem szczerze, ja nie widzę problemu. Znaczy, ja uważam się za feministkę i anarchofeminizm był pierwszym takim ruchem, w który się w moim biografii zaangażowałam. W ten sposób w ogóle się upolityczniłam przez feminizm. Dzisiaj po prostu czuję się feministką, działam bardziej w takim ruchu antykapitalistycznym, ale on też no już ten feminizm w dużym stopniu jest jego po prostu taką immanentną, niewidoczną może cechą, widoczną właśnie też dlatego, że jest ten ruch jest w dużym stopniu zdominowany przez kobiety, więc akurat w tym ruchu ja też kompletnie nie mam problemu z zabieraniem głosu, z facylitacją i tak dalej, że to wszystko po prostu jest tam już znormalizowane. Ale dlaczego ja nie widzę problemu? No, dla mój feminizm, tak jak ja to rozumiem, czy walka z patriarchatem wychodzi z tego, że ja nie uważam, że kobiety są lepsze, tak, a mężczyźni gorsi. Znaczy ja uważam, że zły jest system patriarchalny i opresja, jaką niesie, tak jak wiele kilka innych systemów zbudowanych na pewnej hierarchii i wykluczeniu, tak? Dokładnie z tego samego powodu uważam, że kapitalizm jest złym systemem, bo buduje, ugruntowuje przemoc mniejszości nad większością i w tym sensie ja nie widzę problemu, że jakieś kobiety są w ruchu narodowym, a jacyś mężczyźni są nie wiem, w ruchu feministycznym. Jeśli chciałbym walczyć z patriarchatem, no to właśnie dlatego, że on czyni słabszych jeszcze słabszymi, a nie dlatego, że jest antykobiecy. Nie wiem, czy to jest klarowne, ale w tym sensie po prostu to nie jest dla mnie płeć nie, taka w sensie jeszcze tym biologicznej płci, no nie jest dla mnie istotnym kryterium w ogóle przy ocenianiu jakichś ruchów. A wracając do tego pytania o kontakt z kobietami odmiennych opcji, no to muszę powiedzieć, że moje trzy, właśnie dwie, no jedy, moim arcywrogiem jest kobieta, tak? Znaczy osobą, która, że powiem, uosabia to przeciwko czemu staje ruch Stop TTIP i CETA, no to jest komisarka Cecilia Malmström. Jej płeć nie ma żadnego znaczenia, znaczy to, co się liczy, to są jej poglądy, to oczywiście można po prostu bawić się w jakieś psychologizowanie, dlaczego ona akurat reprezentuje ten światopogląd neoliberalny, dlaczego nie pomyśli, że skutki tej polityki dotkną w sposób szczególny kobiety, bo to jest oczywiste, jeśli mówimy o politykach neoliberalnych, no to ze względu właśnie na tą strukturę, która przypisuje kobietom masę funkcji opiekuńczych, a neoliberalizm dąży do tego, że państwo wycofuje się z tych funkcji opiekuńczych, no to jest pierwszy taki oczywisty poziom się neoliberalizmu. Jest ruchem antykobiecym, tak? Ale właśnie tu spójnym gdzieś tam z patriarchatem, ale no, też właśnie antykobiecym pod warunkiem, że dołożymy do tego tą kategorię klasową, bo niektóre kobiety, tak jak Cecilia Malmström, czy Danuta Hübner, która jest europosłanką, też wcześniej była komisarką, i która też jest osobą, która w Polsce akurat najmocniej promuje taką neoliberalną perspektywę właśnie jeszcze takim namaszczeniem, że jest z Europy. No rozumiecie, no to, że one są kobietami, nie, w żaden sposób nie ułatwia nam kontaktu, ponieważ po prostu nasza perspektywa widzenia świata jest dalece zbieżna i
jakby ja na nie nie patrzę inaczej, dlatego że są kobietami, a nie one na mnie nie patrzą inaczej. Chyba że da się wykorzystać moją kobiecość w debacie po to, żeby osłabić moje argumenty. I rzeczywiście taka pierwsza duża debata publiczna, bo było 3 czy 4 lata temu, która miała miejsce w Polsce, gdzie w końcu władze dopuściły do głosu raz, jeden, ostatni, nigdy więcej osoby, które mają inne poglądy na tę umowę, właśnie polegała na tym, że dwie panie, czy jeszcze pani z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce mnie po prostu tak skocowały. Znaczy, potraktowały mnie potwornie, poniżająco, wyciągając moją płeć, mój rzekomo młody wiek, to wszystko jakby się tam przetoczyło i też muszę powiedzieć, że to było dosyć nieprzyjemne doświadczenie, ale bardzo się z niego cieszę, ponieważ co miesiąc niemalże spotkałam kogoś, kto powiedział, słuchaj, ja cię pamiętam z tej debaty, wiesz, to co się wtedy rozegrało, jak one cię potraktowały, sprawiło, że ja zainteresowałam się tym tematem i do dzisiaj jest, wiesz, działam jak mogę, pomagam temu ruchowi. Więc dla mnie to jest okej, no. Coś straciłam, ale sprawa dużo wygrała. I teraz przechodząc do kobiet w ruchu, znaczy chciałam wyraźnie powiedzieć, że ruch Stop TTIP nie ma nic wspólnego z ruchem narodowym i denerwuje się tym. Zapijają się w narodowcy na tych demonstracjach. Na demonstracji, za które jestem odpowiedzialna, nie było narodowców. Wywaliła ich policja. To był jedyny moment w moim życiu, gdy jako anarchistka zupełnie bez skrupułów wezwałam policję i kazałam jej po prostu wywalić na zbity pysk. Natomiast faktem jest, że Ruch Narodowy w Polsce od 2 lat uznał, że jest to temat, na którym mogą wypłynąć. Działo się to w sposób taki typowy dla Ruchu Narodowego, czyli pojechali na szkolenie do Wielkiej Brytanii, do Węgier, dostali gotowe poglądy do posiadania. Mogę zgadywać, że poszła za tym jeszcze jakaś kasa i od tej pory Ruch Narodowy uznał, że też będzie walczył. Było to o tyle widoczne, że Ruch Narodowy w przeciwieństwie do Lewicy ma swoją szeroką reprezentację w Sejmie. Natomiast no, zdarza się tak, że ruchy o zupełnie innym światopoglądzie sprzeciwiają się jednej tej samej rzeczy. Trochę mówiliśmy o tym w przypadku też czarnego protestu, że ludzie o zasadniczo odmiennej perspektywie w ogóle, znaczy to się przydarza ruchom sprzeciwu. I to jest to, o czym Kasia mówiła, że w momencie, kiedy przechodzimy, to się też w socjologii czasem nazywa właśnie nie ruchem, tylko odruchem, tak? Czyli kiedy odruchy często łączą ludzi o bardzo różnym światopoglądzie, ruchy jakby gromadzą ludzi o jakimś wspólnym celu, ale też wspólnej wizji tego, jakiego świata chcą, tak? Bo to jest ten moment, kiedy z narodowcami się zupełnie nie spotykamy, bo co prawda oni też są w tej chwili antyglobalistyczni, ale jak ja staram się to rozróżniać, wiecie, są właśnie te niuanse, o których mówię, dla nas są takie niezwykle istotne różnice, nikt ich poza nami nie dostrzega, że oni są antyglobalistami, a my jesteśmy alterglobalistami. I ta wstrząsająca różnica mówi mniej więcej o tym, że świat, którego chcemy, ma być światem równościowym i upodmiotawiającym, a świat, którego oni chcą, ma być po prostu zamordyzmem, ale nie w skali globalnej, tylko lokalnej. No więc oczywiście jest tak, że to, że w tych konserwatywnych partiach są kobiety, to jest sukces feministek. A poza tym, no, wiadomo, że żadna konserwatywna ofensywa nie jest w stanie w ciągu kilku lat cofnąć społeczeństw w rozwoju i po prostu jesteśmy nowoczesnym społeczeństwem. Partia, która będzie wystawiała na listach wyborczych tylko mężczyzn, która będzie pokazywała tylko mężczyzn, raczej po prostu nie będzie miała powodzenia, nie będzie miała poparcia i nawet takie decyzje mogą wcale nie być świadome. Decyzjami, po prostu sam ten obraz będzie już dziwaczny, jakiś niedopasowany do rzeczywistości. Natomiast co do kobiet, które wstępują do takich ruchów, no to może wydawać się, że w zetknięciu z takim zupełnie dzikim, drapieżnym kapitalizmem jest część kobiet młodych, które uznają, że byłoby miło się schronić w ramionach jakiegoś takiego silnego faceta, który będzie miał tą całą odpowiedzialność na własnej głowie i jakoś móc się w tym wypadku
czuć bezpiecznie, no ale oczywiście ja myślę, że to nie jest bardzo groźne zjawisko, ponieważ te kobiety młode bardzo szybko zostaną matkami, gospodyniami domowymi i zobaczą, jak zupełnie bezsensowne jest życie tylko gospodyni domowej i prawdopodobnie zmienią poglądy, tak sądzę. Matki mnie tam interesują. Ten taki zwrot konserwatywny i ten moment powiększenia rodziny dostrzegam to, co zazwyczaj uzasadniałam tylko w lewicowym, czyli taki, czyli na przykład zaangażowanie w sprawy środowiska, czyli ekonomię, którą możemy zobaczyć. Taki spopularyzowany, powiedzmy, lifestyle'owy wydany, które są zainteresowane, powiedzmy, ochroną środowiska i wdrażają w swoim gospodarstwie różne rozwiązania, które mogą być traktowane ekologicznie. Alternatywne metody edukacji, odejście od takiego autorytarnego wychowania. To były rzeczy, które do tej pory utożsamiane były z ruchem lewicowym, z myślą lewicową, natomiast teraz są jakąś taką przegrywką dla nowego konserwatyzmu, ponieważ kobieta, żeby sprostać tym wszystkim wymaganiom, jakim jest na przykład używanie wielorazowych pieluszek dziecięcych, co się pierze, tam wiadomo, że ilość pampersów, jakie używa czteroosobowa rodzina, tylko mało dzieci, to jest po prostu jakiś koszmar i to, co się dzieje z tymi jak na przykład odpadami. Natomiast w tym kontekście czas tej kobiety, która pierze to, zeskrobuje tę kupę i pierze te piękne pieluszki, które też swoje kosztują, też sprzedaje określona firma, jest bardzo cenny. I tak naprawdę te takie ruchy macierzyńskie i to, że uwaga kobiet, też jakby to są zabiegi marketingowe, takie właśnie pseudo-lewicowe, pozornie zaangażowane, humanistyczne rzeczy, też związane z, takim, z taką ideą wychowania dzieci, o które się mogą sprowadzać, tylko do tego, że oczywiście zależy mi na humanizmie i na tym, żeby dziecko miało prawa, bo jest to człowiek, którego prawo powinno być tak samo przestrzegane jak prawo każdego innego człowieka na ziemi, ale ma też prawo na przykład do tego, żeby być karmiony piersią na żądanie przez bardzo długi czas. A to kobieta na przykład całkowicie wyklucza z rynku pracy na wiele lat. I takie ruchy, które właśnie kiedyś były utożsamiane z ruchami lewicowymi, postępowymi, w których mogła się rodzić jakaś taka myśl, że coś zmienią w takim swoim prywatnym sektorze, ale te moje decyzje mają swój charakter polityczny, one tak naprawdę są przykrywką dla bardzo konserwatywnych postaw. I mimo, że kobieta zostaje w domu, ja to widzę, też obserwuję to wśród moich rówieśni, z których gdzieś takich środowisk wielkomiejskich też się wywodzą. Im dłużej ona jest w tym domu, im dłużej się wkręca w te sprawy, absolutnie przerzuca swoją uwagę na gospodarstwo domowe i jej nie interesuje dlaczego. Dlaczego na przykład należałoby dbać o środowisko naturalne najbliższej przestrzeni, tylko egzekucja. Znowu mam do czynienia z tym, że nie zastanawiamy się, że nie jesteśmy tymi aktywistkami, tylko jesteśmy organizatorkami tego wszystkiego. Jesteśmy tą egzekutywą tego, że jednak te pieluszki powinny być wielorazowe, a matka powinna zajmować się dzieckiem, może się w domu. Oczywiście ja teraz stosuję takie uproszczenia, ale mówię, że właśnie bycie w tym domu, spełnianie wszystkich takich tego, co się na tej arenie rodzicielskiej rozgrywa, to skutecznie odwraca uwagę od takich przyczyn, dla których tak się dzieje, a nie inaczej. I im wyższe są te wymagania, więcej tych takich spraw, które angażują kobietę właśnie w tym domu, tym większa ulga, że można w tych ramionach mężczyzn, który niepostrzeżenie wchodzi w tą rolę konserwatywnego tego ojca, takiej tradycyjnej rodziny, że to on jest głównym przewodnicielem rodziny, tak bezpiecznie się schronić, bo tym trudniejsze jest wyjście do świata z takiej pozycji. Więc także tutaj się tak troszeczkę muszę polecać, bo obserwuję tą postawę coraz częściej. Tutaj dotykamy do tego tematu, który się przewija w rozmowach o feminizmie, roli kobiet i parytetach. Ja w swojej pracy, kiedy przemierzam korytarze władzy, spotykam się raczej z nami, większość ludzi, którzy zajmują się w parlamencie produkcją żywności, rolnictwem, w
to są jednak mężczyźni. Spotykam się także z kobietami, one zazwyczaj zajmują właśnie te mniej eksponowane stanowiska, są dyrektorkami gabinetów, asystują. To są z kolei takie robocze relacje, które są bardzo często skuteczne. Ale tak, to jest ciekawe. Czy tam jest ten wątek, płci jest jakoś... Ja mam wrażenie, że bardzo wiele najcenniejszych rzeczy, jakie udało mi się zrobić w życiu, takich, które miały największe przełożenie na zmianę systemową, udało się dzięki współpracy kobiet, które jednak były wspólnym frontem, jakimś takim po prostu niewiarygodnie fajnym sposobem współpracy, bardzo nieegoistycznym i bardzo takim nienastawionym na obsikiwanie terenu i takie podnoszenie wysoko tabliczki hello, to ja zrobiłam. Był w stanie naprawdę wykonać rzeczy, o których tak sobie tak myślę z sentymentem, że już byłoby trudne w rzeczywistości, która się zmieniła w moim życiu zawodowym. Ale też myślę sobie o tym mocno, jaką drogę przeszłam w swoim myśleniu o parytecie. Ja kiedyś, jak słucham się Marysiu o tym, że ta płeć jest taka drugorzędna, bo czy się tak jak rozumiem sprawa i podejście i czy masz panią maestrą, czy masz kogoś innego przed sobą, to jest niekoniecznie takie ważne. To myślę sobie, że to był taki punkt startowy, z którego ja wyszłam w swoim myśleniu o tym, czym jest płeć w społeczeństwie, jak rozumiem politykę płci i jak rozumiem funkcjonowanie we współczesnym świecie, w świecie organizacji. Po czym poświęciłam trochę czasu na czytanie po pierwsze badań naukowych, które podsumowywały różnice pomiędzy mężczyznami a kobietami psychologicznymi głównie. Okazało się, że ich jest bardzo niewiele. I też bardzo ciekawe jest to, że to, gdzie one się przebijają najwięcej, to te zdolności komunikacyjne i jedna z interpretacji wskazuje, że te kobiece zdolności komunikacyjne są być może bardziej rozwinięte, dlatego że tutaj z pozycji ofiary jednak bardziej korzystne jest rozpoznawanie sygnałów i zrozumienie komunikatów. No bo ten, kto jest w pozycji władzy, raczej nie musi się przejmować, czy jakieś niuanse jego wypowiedzi zostały dobrze zrozumiane, czy nie. Tylko po prostu zajmuje się sprawdzaniem egzekucji i skuteczności. Bardzo ciekawa dla mnie, taka szokująca, szczerze mówiąc, bo jakoś taka byłam dumna z tej kobiecej dominacji w tych sprawach związanych z komunikacją. Trochę nie trzeźwiąca i bardzo, bardzo myślę, że ciekawe podejście interpretacyjne. A druga rzecz, z którą się zaznajomiałam, to były właśnie takie badania, które potwierdzały jednak skuteczność parytetów. Ja miałam problem z parytetami w swoim demokratycznym nastawieniu, po czym zrozumiałam, że jednak jeśli mamy robić wyłom w systemie, który jest obudowany strukturą, to warto tę strukturę wykorzystać i zhakować system po prostu. I mam wrażenie, że to w jakiś sposób wybrzmiewa właśnie teraz, kiedy te kandydatki się pojawiają, kiedy mamy coraz więcej polityczek. I okej, jasne, w wielu przypadkach to jest po prostu bardzo cyniczne myślenie, weźmy kobietę, ponieważ wstyd, albo nie opłaca się, albo było głupio, albo cokolwiek, gdyby tej kobiety nie było, dobrze. Ale jednak jest to jakaś coraz większa ilość buta włożonego między klucz a drzwi. Tak ja to odbieram. A trzecia jeszcze taka historia o... Ja nie pamiętam, kto to zrobił, czy to była Amy Goodman z Democracy Now, czy to była Naomi Klein. Ostatnio była jakaś taka dość duża rzecz, to chyba była Naomi Klein, która z kolei zrezygnowała z udziału w panelu, bo on faktycznie... Albo to były same kobiety, albo to były same kobiety z określonej właśnie chyba pozycji społecznej, że właśnie akademiczki. I pamiętam, że to było naprawdę miesiąc temu, czy w ostatnich tygodniach, ale to wymknęło mi się z głowy. Ale pamiętam, że byłam taka poruszona tym, że ten bagaż, hierarchia, ranga i uprzywilejowanie jest jednak ruchomy, tak? Że już w pewnych społeczeństwach
może się pojawić tak, że właśnie mamy panel, który się składa tylko z kobiet, ale one z kolei jeszcze nie są po prostu z różnych środowisk. I to też jest ciekawe, że jakby to pole walki, pole pracy, to niekoniecznie zawsze musi być walka, jeszcze tak lubię sobie walczyć, jest mobilne bardzo i chętnie ruchome. I dlatego wracam do tej czujności i szukania takich niteczek porozumienia i próby złamania tego, co ustalono. Jeszcze zapomniałam tylko wspomnieć, że to też kobiety z drugiej strony, ale też nie właśnie nie w sensie takich po prostu z drugiej strony, ale do współpracy. Tak? To też chciałam powiedzieć, że przy takim szczytowym momencie tej kampanii, którą była organizacja demonstracji, rzeczywiście współpracowałam wcześniej w mniejszym stopniu, ale to w jakiś moment intensywnej współpracy z kobietami, które działają w ruchu rolniczym. To są związki zawodowe rolnicze, to są innego typu organizacje zrzeszające autentycznych rolników i rolniczki. Rzeczywiście Kasia też zna te dziewczyny, panie. One są niezwykle aktywne, bardzo zdeterminowane, niezwykle inteligentne, mają ogromną wiedzę ekspercką, a przy tym pochodzą z małych miejscowości i ze wsi. I oczywiście ja mogłabym powiedzieć, że one, na przykład jedna z nich należy do Stowarzyszenia Rolników i Konsumentów Kukiz 15, tak? Mogłabym powiedzieć, że po prostu nie honor mi jest z nią rozmawiać, nie będę jej służba. Ale tak naprawdę to wiecie, w całej tej historii to ja jestem uzurpatorką, tak? To znaczy to jest jej interes, to ona najbardziej ucierpi, jeśli przegramy tą batalię. Ona naprawdę kogoś reprezentuje, a ja jestem właśnie tym agentem wpływów z klasy średniej, który stara się swoją uprzywilejowaną pozycję po prostu wykorzystać na rzecz osób. Nie mogę tego robić ich nie słuchając czy nie dopuszczając do głosu. Tak jak mówiłam, w przypadku narodowców ja mam swoją barierę. No, ktoś mógłby ją gdzie indziej oczywiście ustawić, tak? I też chciałam zwrócić waszą uwagę, że ta sama praca jest wykonywana z drugiej strony, tak? Bo to nie jest tylko moja potrzeba przełamania się, żeby wejść w ten kontakt, tak samo dla tych kobiet. Ja też reprezentuję opresyjny system, warszawkową elitkę, tak? Osoby właśnie pochodzącą z uprzywilejowanej rodziny, tak? To też są, znaczy ta praca jest obustronna, ja mam do tego ogromny szacunek. Mam też głębokie przekonanie, że to, że ktoś wylądował w pewnym środowisku, w pewnym poglądzie, jest w jakimś stopniu wynikiem jego głębokich przemyśleń, a w jakimś stopniu jest przypadkiem, tak? Bo ja się urodziłam w Warszawie, a któraś z tych dziewczyn się urodziła we wsi, tak? Bo ja wychowywałam się w środowisku, które było progresywne, że tak powiem, przez osmozę przez te poglądy osiągnęłam i gdzieś tam potem do tego dołożyłam swoją jakąś tam pracę różnego typu, a ktoś po prostu rozwijał się poprzez koła gospodyń wiejskich i wyszedł z tym pakietem poglądów. Znaczy nie jest tak, że poglądy progresywne są po prostu dostępne od tak w tym kraju, jeśli ktoś ich nie ma, to dlatego, że po prostu sobie w sposób wyrafinowany jakby dokonał analizy i odrzucił. Znaczy naszych poglądów w ogóle nie ma poza dużymi miastami, miasteczkami, no nie jest w ogóle nie ma, ale co, sami wiecie, że ta dysproporcja jest ogromna, więc jakby ja staram się patrzeć z szacunkiem na tą pracę, którą one wykonują, wiedząc skąd wychodzą, wiedząc jak niezwykle ciężko pracują. Znaczy po prostu ja mam do Sejmu, wiecie, rzut beretem przez dwie ulice, a one jadą 10 godzin ze Szczecina, tak? Po to, żeby tą pracę tam rozegrać. Po prostu no, nie mogłabym sobie spojrzeć w twarz, gdybym po prostu czuła się od nich w jakikolwiek stopniu lepsza, dlatego że mam lepsze poglądy. No, to jest mi kompletnie obce myślenie. Ja za chwilę pozwolę sobie już oddać głos publiczności, żebyśmy się zmieścili w czasie i też nie zakłócili pozostałych punktów programu, ale z racji tego, że że taką misją obywatela, nowego obywatela jest zawsze pokazywanie też takich pozytywnych możliwości i wariantów sojuszników tam, gdzie się ich często nie
spodziewamy. Także chciałbym, że zanim będziemy odpowiadać, będą Pani odpowiadać na pytania z sali, żebyśmy spróbowali znaleźć jakieś takie punkty, które mogą być takim zarzewiem tych wszystkich pozytywnych zmian. Ja na przykład wydaje mi się, że znalazłem parę takich rzeczy w kulturze, czy to w powieści pani Natalii, czy na przykład w takim filmie jak Pokot, który niekoniecznie przemówił do mnie przez kwestie artystyczne, ale przez to, że nie widziałem jeszcze w kinie takiej, jak w ostatnim filmie Holland, Agnieszki Holland, po prostu nie widziałem tak jawnej, dobitnej pochwały anarchizmu i jeszcze lokalnej rewolucji dokonanej przez bohaterki i bohaterów znajdujących się gdzieś na marginesie społeczności. Więc chciałbym się zapytać o takie pozytywne sygnały, a później już głos będzie należał do Państwa. Ja mam takie doświadczenie osobiste po prostu pozytywnych sygnałów i tego, jak to działa. Chociaż powody były dosyć bolesne. Pracowałam swego czasu w dużej firmie, która była kulturowa, a na dzień 300 osób zostało bez pracy. I to była sama płaszczyzna tej tragicznej sytuacji do po prostu mówienia o na przykład uzwiązkowieniu. O tym, że brak organizacji związkowej w firmie spowodował, że zostaliśmy bez żadnej reprezentacji. I to było ziarenko, które wypoczkowało z tym, że dyskusja wśród ludzi reprezentujących dość samotną klasę średnią, o tym, że te związki zawodowe, mimo tej narracji, która w Polsce obowiązuje, mają sens i są jakąś opcją tutaj do wyboru, się ta opcja pojawiła. Więc wydaje mi się, że tak z perspektywy Razem, ale też wszystkich innych organizacji, to po prostu praca obliczona na lata, długi marsz, ale po prostu bycie obecnym tam, gdzie lewica powinna być obecna. W przypadku Razem kładziemy duży nacisk na te prawa pracownicze i to jest po prostu przestrzeń, w której ludzie nawet nie bardzo wiedzą, że te postulaty są lewicowe. Ja sobie przeczytałam jakąś taką absurdalną dyskusję na Facebooku, w której ktoś pisał, że lewacy mogliby się zająć w końcu uśmieciowieniem pracy i tak dalej, żeby z tym walczyć. Więc myślę, że jest też duże niezrozumienie tego, na czym polega myślenie lewicowe. Więc to jest jakaś taka praca, którą trzeba wykonywać, ale trzeba ją wykonywać po prostu na kilku poziomach. Począwszy od tego, żeby zajmować się po prostu organizowaniem i ingerowaniem w rzeczywistość, kiedy ona po prostu szwartuje albo napala tak po całości, czyli jak w prawach pracowniczych. I to jest też płaszczyzna, w której możemy w taki sposób bardzo konkretnie dotrzeć do ludzi, którzy by się nie utożsamiali z postulatami lewicowymi. To znaczy, możemy w bardzo konkretny sposób opisać świat, o który walczymy i który jest jakimś takim naszym marzeniem. Powiedziałaś o tej kulturze, która właśnie raz, że jako gdzieś tam osoby, które w tej kulturze funkcjonują w ramach takich reprezentantów, czy to powiedzmy opisanych problemów, które mogą być związane z kobietami, czy po prostu artyści, twórcy kultury, osoby mające wpływ na to, wiadomo, ta kultura w jakiś tam sposób wskakuje na kulturę, trochę inaczej niż z tą ekonomią. Ale pewne rzeczy gdzieś tam się przedostają. Zauważyłam, że ja zawsze z tym markach mówię w kontekście swojej książki, że kiedy zbierałam materiały z tej książki, po prostu rozmawiałam z wieloma kobietami i one reprezentowały różne opcje polityczne, różne przekonania, od skrajnego takiego skrajnie mocno liberalnych, poprzez takie mocno chrześcijański konserwatyzm. No, wszystkie miały podobny problem. Taki, że przeżywały kryzys szkołowego z dziecka i za bardzo systemowo nie znajdowały odpowiedzi, jak mogą sobie pomóc. I znajdowały się jakieś takie momencie izolacji, w których ta przynależność, której być może szukały w poglądach, które rozmawiały, gdzieś tam się zupełnie wykluczało.
są takie problemy po prostu, które niekoniecznie może mają, nie kojarzą się tak, tak jednoznacznie, pejoratywnie wielu kobietom jak temat aborcji. To jest taki temat aborcji, temat ogólnie praw reprodukcyjnych od razu zredukowany często do rozmów na temat aborcji. W tym roku nagrodę superbohaterki roku Gazety Wysokie Obcasy dostała Natalia Przybysz. W kuluarach pojawiły się takie głosy, że dostała nagrodę za aborcję. To tak jest powszechnie tak przyjęte, że jest to często moment, w którym odrzuca się dyskusję na temat praw reprodukcyjnych, które, tak jak tutaj zresztą dzisiaj w rozmowie naszej padło, obejmują już szerszy zakres zagadnień. To właśnie jest na przykład opieka okołoporodowa, to jest kwestie prawa pracy i praw matek pracy, to są kwestie praw kobiet w ciąży, kwestie opieki po porodzie również nad matką, kwestie prewencji, zapobiegania przemocy wobec dzieci poprzez wspieranie rodziców młodych, żeby nie dochodziło do sytuacji, kiedy ta przemoc jest transmitowana takim pasem z pokolenia na pokolenie. To są wszystko prawa reprodukcyjne i związane gdzieś mocno z naszą sytuacją. Ale są takie sytuacje, wydaje mi się, że warto ich szukać, które pozwalają spojrzeć na problem niezależnie od opcji politycznej, w jakiej się znajdujemy. Zagadnienie zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej było takim zagadnieniem. Takim zagadnieniem jest właśnie na przykład opieka nad rodzicem po porodzie, która nie kojarzy się z taką tradycyjną opieką społeczną, która cały czas jest jakaś tam stygmatyzująca. Ale z zagadnieniem tego, że na przykład matki no, mają w tym kraju kulturowo określoną rolę i niezależnie czy jesteś matką z prawa czy z lewa, to jest nie przypisane w ten schemat. Więc w ten sposób poruszanie takich tematów myślę, że może mieć wpływ na to, że jakoś te podziały wśród też między innymi kobiet mogą się zacierać, ale że przede wszystkim mamy szansę na rozmowę, że mamy szansę na porozumienie. Wydaje mi się, że na to się warto skupić, to właśnie bardziej myślę się dyskusjami takimi, co nas różni. Dobrze, się trochę zdążyłam zestresować, że nie oglądałam pokotu, ale też zrobiłam tylko osoby, nie, przynajmniej połowa panelistów tutaj nie oglądała się na pokot. Się strasznie dużo robię. Chciała to być pokotu. Tak. Może dlatego nie oglądałam tego pokotu, że natłok zajęć, jakie mam jako osoba pracująca w organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną przyrody, jest niebywale duży ostatnimi czasy. Ja nie pamiętam tak złej sytuacji, ja nie pamiętam tylu złych inicjatyw ustawodawczych, ja nie pamiętam tylu złych projektów przepychanych w partnerski sposób, jakby urywający procesom demokratycznym, urywający procesom parlamentarnym, urywający jakiemuś takiemu po prostu poczuciu przyzwoitości w sensie jakości. Jakości myślenia o systemie podejściowym ochrony przyrody i jakości po prostu procesu. Więc ten pokot po prostu padł tutaj ofiarą. Tak. I punkty wspólne. Ja nie jestem wielką fanką robotów energetycznych, ale opowiem tutaj anegdotę i opowiem o jednostkowym doświadczeniu. Ja czasami, żeby się szybko gdzieś, jak jest taki napór, że jesteśmy w jakimś takim bardzo gorącym politycznie momencie, trzeba się szybko przemieścić pomiędzy na przykład, nie wiem, posiedzeniem komisji, a jakimś tam wystąpieniem medialnym, taksówki. Jakby też forma transportu publicznego, chociaż nieco bardziej wyzwanego. I mam takie coś, co nazywam testem taksówkarzy. Zazwyczaj to są jedne mężczyźni, bardzo rzadko się trafiają kobiety kierujące taksówkami. I no, pada często to pytanie, dlaczego się tak śpieszymy i właściwie o co mi chodzi, w sensie czym się zajmuję. No i ja wtedy mówię o tym, że chronię pszczoły, albo że właśnie tutaj puszcza białowieska, albo że Arktyka się topi i generalnie, że musimy się ogarnąć w proste środowisko, bo tutaj sprawa nie dotyczy tylko jakby wspaniałości przyrody, świata natury czy planety jako takiej, tylko w bardzo bezpośredni sposób dotyka już najuboższych na tym
globie, a pośrednio także nas, a to, co się dzieje, będzie tylko intensyfikowane. Oczywiście z całym poszanowaniem dla praw natury jako takiej. No i wtedy bardzo często spotykam się właśnie z tymi zarzutami o tym, jacy to drodzy i czemu my i kto nam płaci i w ogóle o co nam chodzi. Ja przecież tutaj ludzie muszą jeść, ludzie muszą żyć, ludzie muszą budować. I to jest niesamowite, że ja nie miałam jeszcze takiej sytuacji, żebym wyszła z takiej taksówki i czulibyśmy się źle. To jest niesamowite, że moment, w którym ta przestrzeń, z której trudno jest uciec ani takiemu kierującemu, ani ja też zazwyczaj nie mogę sobie pozwolić na to, żeby się wkurzyć, trzesnąć drzwiami i wyjść, powoduje, że rozmawiamy. Raz zdarzyło mi się, jechałam wtedy do Wyborczej i pan był zagorzałym antysemitą i to jakby urwało nam rozmowę, no bo zaczęło mówić takie rzeczy, z których trochę, zaczął być agresywny wobec mnie za to, że jadę po prostu porozmawiać z dziennikarką. Ale w większości, na 99% przypadków, to jest przestrzeń, po której ta nasza rozmowa, kiedy jestem w stanie pokazać właśnie ten związek pomiędzy ochroną przyrody, a dobrem wspólnym i indywidualnym i doraźnym i dla przyszłych pokoleń, jest dla mnie właśnie takim skrystalizowaniem przykładu, gdzie ten punkt wspólny da się znaleźć. I jeszcze mam nadzieję, że w jakiś taki właśnie nieprotekcjonalny sposób, bo ja reprezentując właśnie ruchy zielone, znajduję się często w takich sytuacjach, w których wieloletnie zaniechania w opiece systemowej nad prawami człowieka i przyrody owocują bardzo mocnym okopaniem się w postaw. I jakby poziom niezrozumienia procesów, które do tego doprowadziły, trochę przypomina mi sytuację z ochroną zdrowia, kiedy to lekarze z tą pierwszą jakby falą, która znosi całą krytykę za zniszczony system. Tak samo ekolodzy, którzy przyjeżdżają też bardzo często właśnie z Warszawy albo z jakiejś innej miejscowości, mówią, słuchajcie, macie skarb i warto go ochronić. Bardzo często też przyjmują na siebie żal i zgorzknienie za to, że nie wiem, Białowieża nie jest, nie dostała gazu, a był obiecany, że będzie, że nie ma tego, a mówiono, że będzie. I to jest jakiś taki dla mnie wtedy obraz po prostu potrzeby przeniesienia na kogoś swojego żalu i poczucia niesprawiedliwości. Najkoszmarniejszą dla mnie sytuacją jest to, że wtedy właśnie to meritum sprawy już cierpi po prostu jako taka ofiara uboczna, collateral damage cholerny tej zaognionej przez lata sytuacji. Więc dla mnie ten test taksówki, ten test znalezienia się w sali pełnymi ludźmi, pełnymi bólu i żalu i niezrozumienia, ze świadomością, że znalezienie takiego miejsca, w którym można obronić najcenniejsze przyrodnicze miejsce na przykład, a wręcz cały system ochrony przyrody i pogodzić te bardzo ważne potrzeby ludzi, którzy bardzo często są po prostu pozostawieni na marginesie, zrobić to w sposób taki, który spowoduje, że to wszystko uda się zrobić, są jakieś ogromne, ogromne sukcesy. I ja bardzo bym chciała znaleźć sposób, który dał tyle możliwość wyniesienia tego właśnie na ten poziom oczka wyżej, takiego podejścia na poziomie kraju, a nie tylko tych takich bardzo jednostkowych spotkań. To jest moje jakieś wielkie marzenie, żeby taką możliwość znaleźć. Ja nie mam takiego komfortu, żeby móc teraz wyszukiwać wspólnych pól z różnymi innymi działającymi środowiskami. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak prezydent Duda w kampanii jeszcze wyborczej otworzył takie biuro porad prawnych, zatrudnił tam kilku prawników i następnego dnia już okazało się, że jakieś setki osób po prostu zapisały się do tych kilku prawników, prosząc o pomoc w jakichś tragicznych po prostu swoich kolejach życiowych i sprawach.
sprawach, też związanych z wymiarem sprawiedliwości, ale pewnie nie tylko, w ogóle tych wszystkich państw, gdzie no, silniejszy po prostu robi ze słabszym w tym kraju, co mu się podoba. Oczywiście chodzi o to, że silniejszy pod względem majątkowym, prawda, czy pod względem pozycji społecznej. No i to jest nieprawdopodobne może potrzeb, a do tego jeszcze teraz ludzie, którzy podlegają tej opresji ekonomicznej od ponad 25 lat, którzy no, kompletnie dla nikogo tutaj się dotychczas nie liczyli, zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, jak bardzo są pokrzywdzeni, i też czują, że już nie można się dalej cofać i naprawdę zaczynają działać, zaczynają łączyć siły, zaczynają szukać pomocy i po prostu robienie czegoś wspólnie, żeby najpierw doprowadzić do sytuacji, w której te podstawowe prawa człowieka, te najbardziej elementarne, zostaną wreszcie zrealizowane. No to jest coś, do czego naprawdę rąk nie wystarcza i gdyby inni też mogli jakoś się do tego przyłożyć, żeby pomóc ludziom wyzwolić się po prostu, no to byłoby super i to pewnie byłoby to najlepsze wspólne pole. Dobra, to ja teraz rzucam się w tłum. Musimy skończyć za 10:03, więc chętnych proszę o właśnie precyzyjne pytania i tak dalej. Ja mam takie pytanie, dosyć krótkie. Według OECD Polki wykonują codziennie 300 minut nieodpłatnej pracy w domu. To jest czwarty najwyższy wynik w Unii Europejskiej. Oczywiście to wynik przede wszystkim jednak tego, że publiczne usługi opiekuńcze w Polsce są w powiatach, bo mężczyźni też są w czołówce pod tym względem, choć faktem jest, że wykonują tych 100 minut mniej codziennie nieodpłatnej pracy w domu. No i pojawiła się koncepcja taka, żeby tą nieodpłatną pracę, czyli zajmowanie się domem, co jest ciężką pracą, po prostu jakoś wycenić i żeby kobiety zajmujące się domem otrzymywały normalne wynagrodzenie od państwa za to. I teraz jest pytanie, co myślą o takiej koncepcji kobiety reprezentujące lewicę? Czy byłoby to dobre rozwiązanie, bo dowartościowałoby tą no jednak ciężką pracę, jaką jest zajmowanie się domem, czy byłoby to jednak bardzo złe rozwiązanie? No bo, brzydkie słowo, ale to powiem, przywiązałoby jednak kobiety do domu. Tak, to jest oczywiście bardzo dobry pomysł, ponieważ kobiety tak te prace wykonują, ale dlaczego ją wykonują w domu? Dlatego, że nie ma systemowych rozwiązań, które pozwalałyby im te prace jakąkolwiek scedować. To jest jeden z powodów. Drugim jest to, że po prostu niektóre z nich chcą ją wykonywać i to też trzeba brać pod uwagę, więc dlaczego nie? Niemniej jednak ja bym tutaj zawsze przede wszystkim podkreślała systemowe rozwiązania, to znaczy budowanie sieci żłobków, przedszkoli, miejsc, w których ta opieka może być gdzieś przekazywana, powiedzmy, czy rozkładana równomiernie. Oczywiście niezwykle ważne jest to, jakie są stosunki w związkach i na ile te obowiązki można dzielić, ale uważam, że jest to bardzo, bardzo słuszny i właściwy pomysł, bo ta praca, tak jak słusznie Pan zauważył, jest bardzo ciężką, nieodpłatną pracą domową, która też uniemożliwia, jakby to jest też jakieś tutaj doświadczenie, uniemożliwia realizowanie się na innych polach przez wiele lat, kiedy się jest oddanym tylko i wyłącznie tutaj tym obowiązkom domowym. Także zgadzam się z Tobą, że tą pracę tak ktoś wykona, natomiast chciałam się jeszcze tak spełnić, o co masz na myśli, mówiąc ta nieodpłatna praca, czy to jest opieka nad dziećmi? To tak, ja Ci powiem, że obecnie takich świadczeń, które otrzymuje kobieta również niezatrudniona umowie o pracy, otrzymuje ona przez pierwszy rok życia dziecka 1000 zł tak zwanego kosiniakowego. W przypadku osób o niższym dochodzie jest to również 500 plus na dziecko. To jest urlop macierzyński. Natomiast kwestia taka, jest ten moment, kiedy dzieci idą do placówki wychowawczej albo do placówki edukacyjnej, jak żłobek i przedszkole, to jest oczywiście za mało i ostatnio założyłam, że jest to wykorzystywane w jakiejś tam debacie politycznej, przynajmniej na terenie miasta stołecznego i okolic. Kto da żłobki, kto nie da żłobki.
reforma edukacji versus ilość miejsc w przedszkolach. To jest bardzo gorący temat aktualnie, ale zmienia fakt, że tych miejsc brakuje. Natomiast jeszcze ta nieodpłatna praca opiekuńcza, ja to powiem z takiej perspektywy też osoby, która jakby jest w temacie, bo się tym zajmuje w sobie. Opiekuńcza dotyczy również opiekunów osób niepełnosprawnych, dotyczy również osoby właśnie niepracujące z tych względów, dotyczy również osoby, najczęściej są to kobiety, które zajmują się dziećmi albo osobami, które są niepełnosprawnymi, otrzymującymi tak zwane świadczenie opiekuńcze, które uniemożliwia korzystanie z dorabiania, nie można pracować w legalny sposób. No, kobiety rozwiązują to w taki sposób, że wchodzą w szarą strefę i pracują na czarno, ponieważ z 1400 zł nie sposób utrzymać siebie i niepełnosprawne dziecko lub też dorosłego. A nieraz wymaga taka osoba niepełnosprawna całodobowej opieki. W przypadku takiej pracy, to jest bardzo szeroki temat i to jest, przede wszystkim należałoby zanalizować, na co składa się ta praca domowa kobiet, bo to są te takie i dbanie o dom tak zwane, to jest przygotowanie posiłków, to jest przygotowanie z kwestii logistycznych związanych z edukacją dzieci, to jest przygotowanie kwestii logistycznych, również całą domową logistyką, przemieszczaniem się, przerzucaniem się tymi dziećmi, wożenie ich gdzieś tam oddelegowywanie, to jest ogromna ilość czasu. Ale to jest też bardzo ciekawe zjawisko, ja chciałam na to zwrócić uwagę i coś, co może być bardzo trudne do wycenienia, to jest tak zwane coś, co anglosasi nazywają emotional labor, czyli taka praca emocjonalna, która nie tyle przekłada się na jakieś konkretne czynności, ale na pewien sposób funkcjonowania i na pewną taką charakterystykę poznawczą kobiet, które na przykład łączą życie zawodowe z życiem rodzinnym, która tak naprawdę angażuje również emocjonalnie i sprawia, że nie traktują tego jak zadania do wykonania w pracy, ale również czują ten ciężar odpowiedzialności, miłości, troski, który jest również nam w jakiś tam sposób kulturowo wpajany jako kobietom i które tak naprawdę bardzo mocno wyczerpuje nie tyle fizycznie, jak w przypadku pracy czy psychicznie, ale również emocjonalnie, czyli coś takiego, co możemy chodzić do pracy, możemy wykonać swoją pracę dobrze, możemy się z nią angażować i dawać intelektualnie się wszystko, że pracujemy u słowa, ale jeżeli nie zaangażujemy się emocjonalnie, nie będziemy wykonywać tej pracy z pasją. I ta praca domowa to jest taka praca wykonywana z pasją, jakby z automatu. I to jest wyczerpujące i myślę, że to jest bardzo trudne do wycenienia, ale w ogóle zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób ta przebiega praca domowa kobiet jest bardzo potrzebny. Czytałam, jeszcze tylko powiem krótko, czytałam opracowanie, w jaki sposób funkcjonują pary. Naukowa książka, wynik badań takich jakościowych jednej pani zajmującej się pedagogiką społeczną. Jak funkcjonują pary, w których oboje małżonków jest na wysokich stanowiskach i pracuje we względnie dobrych zawodach, czyli taka wyższa klasa średnia, pary z dziećmi, więc taka rodzina. Jak wygląda to rodzenie ról w przypadku takich modelowych, że tak powiem, czegoś, co obserwujemy, co możemy nie uczyć odzwierciedlenia, możemy oglądać w serialach, w telewizji, w internecie, czytać o tym i ta klasa średnia jest taka najbardziej widoczna w mediach. I w tych badaniach padło takie pytanie do mężów. Badania są przed 2 lat. Czy myśli pan, że gdyby żona nie musiała pracować, jak pan dostatecznie dużo zarabiał, to czy ona by była w stanie zrezygnować z pracy? Wszyscy męże mówili, oczywiście, bo przecież ta praca męczy. Widzę, jak się męczy, widzę, jak po prostu ciężko jest jej godzić to takie, że tutaj dzieci, że szkoła, że trzeba zawieźć, że ten strój na WF i przebranie. Nawet wszystkie kobiety wiedziały, że absolutnie nic z tego nie zrezygnowało z tej pracy, którą wykonują obecnie. Jakby to daje do myślenia, która z tych prac męczy. Jakie jest wyobrażenie tego, że praca męczy kobietę, ale która praca męczy kobiety i w jaki sposób to się dzieje? Myślę, że to jest coś, o czym powinniśmy zdecydowanie rozmawiać. No bo to jest ten jeden z elementów tego świata, o którym się nie mówi publicznie, bo jest to prawa feministek, a też nie wszystkie feministki się chcą tym interesować, albo sprowadzają to do jakichś takich
redukcjonistycznych cech, tak jak Magdalena Środa zasłynęła słynnym. Ja akurat kończyłam studia i nie miałam problemu, jeśli miałam problem z pracą domową, to przyszedł trochę sprzątaczkę. Pamiętam, w takim wywiadzie coś mi opadło za długo, z długo jak mi się odbijało, zwłaszcza. No taki właśnie... Często jest to takie bardzo redukowane. Jest to bardzo ważna sprawa i taka powiedziałam, że fundamentalna, to dotyczy po prostu na przykład prawa kulturalnego, również praw reprodukcyjnych. Konsekwencji tych praw reprodukcyjnych. Ja jestem za minimalnym dochodem gwarantowanym dla każdej osoby, która po prostu nie ma wystarczającego dochodu, żeby godnie żyć. Natomiast jeśli chodzi o te prace opiekuńcze, to oczywiście musi być system, który zapewnia, że dziecko będzie można powierzyć w przedszkolu czy zawieźć do żłobka. Zresztą jeśli chodzi o dzieci, to oczywiście dla nich jest też bardzo ważne, żeby nie być zamkniętymi w domu tylko ze swoją mamą. Potrzebują rówieśników i potrzebują jakichś kontaktów. Natomiast największym problemem osób, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi czy ciężko chorymi członkami swojej rodziny, jest to, że po prostu nie mają w ogóle dla siebie wolnego czasu. W momencie, w którym zaczniemy po prostu załatwiać ten problem w ten sposób, że będziemy wypłacać jakieś pieniądze, no to sądzę, że tym bardziej nie będą mieli wolnego czasu, że to po prostu będzie takie no, ustanowienie takiego status quo, czyli podtrzymanie tej sytuacji. No i tak. Ja powiem szczerze, że nie powiem się, ponieważ nie przemyślałam tego. Organizacja, którą reprezentuję, nie wypracowała dwa stanowiska w sprawie wypłacania wynagrodzeń osobom opiekującym się domem. Chciałam też tylko zaznaczyć tak na porządku, że ja nie wiem, czy my jesteśmy organizacją lewicową. Ja myślę, że nie mamy żadnego problemu, żeby angażować się w bardzo jasno wyznaczony konflikt wobec jakiegokolwiek rządu, który nieodpowiedzialnie zachowuje się wobec obrony praw człowieka i środowiska naturalnego. Prawdopodobnie część z naszych postulatów, bo bardzo, ja na przykład uczestniczyłam w stworzeniu takiego dokumentu, który do naszej organizacji wyznaczał 7 zasad rolnictwa odpowiedzialnego wobec człowieka i planety. I tam no, faktycznie niektóre postulaty związane z niezależnością żywnościową, czy właśnie z rolą kobiet w społecznościach może być uznana za raczej z tego lewego pola, końca spektrum, ale nie wolę nie wypowiadać się, nie, wolę, żeby to nie było jakby komentowane, tak? My jesteśmy zorganizowani wobec bardzo określonej zmiany systemowej i działamy na polu polityki, ale wolę myśleć, że jesteśmy apolityczni. Okej, ja tylko chciałam powiedzieć, że zgadzam się ze wszystkimi wcześniej wspomnianymi uwagami. Oczywiście tego typu rozwiązanie no, nie załatwi sprawy samo w sobie. Kwestia też po prostu kampanii na rzecz większego udziału mężczyzn w sprzątaniu. Myślę, że jest nadal niezwykle istotna i kwestia odpłatności za pracę opiekuńczą też tego nie rozwiązuje. Ja kiedyś tak szybko sobie policzyłam, że pracuję mniej więcej w tej dziedzinie 5 godzin więcej tygodniowo niż mój ówczesny partner i przeliczyłam również, że oznacza to 6 tygodni pracy w skali roku. Po kilkunastu latach związku to się kumuluje dosyć poważną różnicę. Czas, który on, to jest dokładnie ta kategoria czasu wolnego, tak? To jest czas wolny dla niego i czas wolny, którego ja nie mam i nie widziałam również w związku z tym filmu. Pokład. No i też chciałam powiedzieć, że przy wszystkich tych rozwiązaniach socjalnych też zawsze trzeba pamiętać, że one też są skuteczne wtedy, kiedy są sprowadzone na skalę globalną. Tak? Znaczy, bardzo trzeba być ostrożnym przy takich rozwiązaniach, które działają tylko w obrębie nawet jednego państwa, dlatego że one szybko powodują też przerzucanie
inwestycji do krajów z jeszcze tańszą siłą roboczą. Może akurat nie jest to dokładnie ta sytuacja, ale no generalnie zachęcam w ogóle do takiego myślenia w skali co najmniej Unii Europejskiej, ale tylko po to, żeby tą Unię Europejską przymusić, żeby na forach tych wyższych wymuszała tego typu postulaty. No jak wiecie, jakby korporacje miały niezwykle silne prawa i niezwykle silne struktury ponadnarodowych umów, które te prawa egzekwują niemalże natychmiastowo. My jako ludzie i my jako natura tych praw nie mamy zagwarantowanych w żaden sposób. Mamy różnego typu dokumenty, które są deklaracjami, nie mamy narzędzi egzekucji. No i właśnie na egzekucji kończąc, no zawsze jest tak, że pracując nad pewnymi rozwiązaniami legislacyjnymi musimy też pamiętać, że zawsze są potrzebne takie watchdogi, które sprawdzają, czy te prawa działają, czy tymi watchdogami są związki zawodowe, czy różnego innego typu organizacje, to po prostu chciałabym taką uczulić, żeby nie popaść w taką wiarę, że legislacja tutaj nam wszystko załatwi. Ja bardzo dziękuję. Przepraszam, bo dostałem twarde koordynaty od organizatorów, że już musimy kończyć, żeby się zmieścić. Nie chcę obarczać dodatkową pracą naszych panelistek, ale myślę, że jeśli Państwo chcieliby jeszcze o czymś porozmawiać w kuluarach i tak dalej, to będzie okazja i bardzo dziękuję za udział i za tą. Bardzo dziękuję panelistom.